Dzień dobry Państwu. Wczoraj niebo nad Poznaniem cały dzień płakało. Dzisiaj także lekko kropi od rana i to warunki, w jakich biegacze ruszą do 15. poznańskiego półmaratonu. Sebastian Kierzek, kłaniam się Państwu. Przedstawię komentatorów, którzy dziś tę imprezę skomentują. Jest to zacny duet. Po mojej prawej stronie trzykrotna zwycięzczyni poznańskiego półmaratonu, czołowa polska biegaczka długodystansowa ostatnich lat, olimpijka z Tokio i przede wszystkim rekordzistka trasy dzisiejszej imprezy, Karolina Nadolska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Jest z nami także ten, którego w środowisku lekkoatletycznym absolutnie przedstawiać nie trzeba. Być może większość z Państwa kojarzy go nie z wyglądu, ale z głosu. Członek duetu komentatorskiego z Markiem Rudzińskim w Eurosporcie i przez lata właśnie taki duet tworzył. Marek Rudziński powiedział o nim kiedyś, że jego erudycją, jego wiedza, jego przygotowanie, jego znajomość tematu idealnie korelują z jego nazwiskiem. Janusz Rozum, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Po raz pierwszy dzisiaj w Poznaniu jako komentator miał Pan wiele okazji, żeby komentować maratony, półmaratony, wiele imprez lekkoatletycznych. W Poznaniu pierwszy raz, prawda? W Poznaniu pierwszy raz. W ogóle, jeśli chodzi o polskie imprezy, to nie miałem zbyt często okazji, ponieważ jestem przede wszystkim sędzią, a komentatorstwo to takie troszeczkę hobby, na które nie mam dużo czasu po prostu jeszcze. Karolina Nadolska z kolei to była zawodniczka, wielkiej klasy zawodniczka, ale także coraz pewniej na stanowisku komentatorskim czująca się. No ja dzisiaj u Państwa nie debiutuję. Miałam okazję i przyjemność być z Wami w czasie ostatniej edycji rok temu. Także bardzo mi miło, że w tym roku także będę mogła wspomóc tutaj ze swojej takiej może średnio eksperckiej strony. Państwa, plan jest taki, że za chwilę oddamy głos do studia telewizji WTK. Tam prognoza pogody to jest coś, co jest bardzo istotne w kontekście dzisiejszego biegu i dla biegaczy, ale także dla Państwa, którzy chcą być może pojawić się dzisiaj na trasie i dopingować biegaczy. Ja za chwilę zostawię Państwa tutaj z naszymi komentatorami w najlepszych możliwych rękach, w najlepszym możliwym gronie, a wrócę później po czasie po to, żeby ten bieg podsumować, żeby mieć także możliwość porozmawiania z bardzo ciekawymi gośćmi. Tutaj u nas w studiu po biegu pojawią się chociażby multimedalistka Mistrzostw Europy, znana polska lekkoatletka Sofia Enaoui, jedna z ambasadorek tego wydarzenia. To jeszcze skoro mamy kilkadziesiąt sekund, czego się dzisiaj spodziewamy po tej imprezie? No przede wszystkim oczekiwaliśmy, że będzie lepsza pogoda, ale na tę też nie można narzekać, ponieważ nie ma wiatru, który jest największym chyba wrogiem biegaczy w biegach ulicznych. Natomiast ta lekka mrzawka nie powinna przeszkadzać. Ja osobiście oczekuję, że no niestety Karolina straci dzisiaj rekord, bo mamy świetnego pacemakera. No i bardzo wyrównana stawka. Trudno nawet powiedzieć, która z pięciu pań może tu dzisiaj zwyciężyć. W każdym razie na pewno będzie więcej zawodniczek, które pokonają godzinę 10 w Poznaniu. Na razie dwukrotnie uczyniła to Karolina. Także specjalnie nastawiam się na bieg pań zwłaszcza. Jak to dzisiaj będzie wyglądać oczami właśnie Karoliny Nadolskiej? Ten rekord rzeczywiście padnie w inne ręce? No wszystko wskazuje na to, że tak. Oczywiście ja z tego powodu jakoś mocno nie ubolewam. Życzę organizatorom, zawodniczkom, a także wszystkim sympatykom tej wspaniałej dyscypliny tego, żeby te rekordy padały. To nakręca imprezę, to podnosi prestiż całego wydarzenia. Także trzymamy mocno kciuki nie tylko za kobiety. Liczymy też, że tutaj mężczyźni też pokuszą się o wynik poniżej 1 godziny 60 minut. Czyli są tacy zawodnicy, którzy mogą to uczynić. Tak jak tutaj Janusz wspomniał, mrzawka może oczami widza troszeczkę przerażać, ale spokojnie z naszego doświadczenia wiemy, że ona nie będzie utrudniać rywalizacja. Idealna pogoda bezwiecznie, idealna temperatura, przepraszam, bezwiecznie. Więc nie obawiajmy się tej mrzawki, jeśli chodzi o elitę biegu. Wczoraj sześciogodzinny bieg w mrzawce na bieżni. To rzeczywiście było trudne w Warszawie. Natomiast dzisiaj mamy tylko półmaraton, jeśli tak można powiedzieć, że tylko, ponieważ jest to marzenie wielu zawodników, amatorów, żeby do tego dojść. A dzisiaj będziemy mówić nie tylko o czołówce tych zawodów, ale i o amatorach. Ostatecznie prawie 8500 osób staje na starcie. Do tej pory na mecie od 14 wcześniejszych edycjach zanotowaliśmy 87,5 tysiąca. Także coraz bliżej do 100 tysięcy. Gdyby nie pandemia, to w Poznaniu na pewno 100 tysięcy zawodników, biegaczy, amatorów i tych z elity mielibyśmy już na mecie, ale dzisiaj też liczymy, że padnie wiele rekordów życiowych. Oczywiście, że tak. To jeszcze teraz krótki meldunek pogodowy. Przenieśmy się do studia dosłownie na kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Szymon Kozłowski.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Kłaniam się, Szymon Kozłowski. Czas na specjalną prognozę pogody dla biegaczy i oczywiście dla kibiców, którzy są wzdłuż trasy porozstawieni albo się wybierają na trasę 15 Poznań Półmaratonu. Zobaczmy. W tej chwili w Poznaniu, tak jak nasi komentatorzy przed chwilą słusznie zauważyli, mrzawka przy zachmurzeniu całkowitym. W tej chwili poznańskie termometry wskazują dokładnie 10 stopni Celsjusza. Na co przed nami? Na starcie również 10 stopni i spodziewamy się zachmurzenia całkowitego. Ta mrzawka będzie razem z nami na całej trasie maratonu, półmaratonu, a później około godziny 12 spodziewamy się opadów deszczu, które także będą w godzinie 13-14, wtedy gdy ostatni uczestnicy będą dobiegać na metę. Wspominaliśmy także ustami komentatorów o wietrze. Mówią, że tego wiatru nie ma. No tak naprawdę on jest nieodczuwalny aż tak bardzo, ale wieje z uśrednioną prędkością 9-10, a w ciągu poznańskiego półmaratonu do 11 km na godzinę. Zatem jest to wiatr słaby. Trzeba wspomnieć także o indeksie UV, który w tej chwili jest niski. To indeks UV2, ale w ciągu Poznań półmaratonu będzie wzrastał około godziny 12 do trójki. Poza tym trzeba powiedzieć o wietrze. To bardzo istotny czynnik. On wieje z kierunków północno-wschodnich. Wspomnieliśmy, że jest to wiatr słaby, który skręcać będzie z biegiem czasu na wiatr wschodni. Warto o tym także pamiętać, ale cały czas będzie to wiatr słaby. Ciśnienie. Mamy w tej chwili 1017 hektopaskali w Poznaniu. W ciągu półmaratonu będzie wzrastać do wartości 1019 i 1020 hektopaskali. Poza tym widoczność w tej chwili dobra, 18 km w Poznaniu, a także wilgotność, to także niezwykle istotny czynnik. W tej chwili w Poznaniu mamy 85% wilgotności, a punkt rosy w tej chwili to 7 stopni i punkt rosy także będzie się obniżać do, drodzy Państwo, 6, a także momentami 5 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o samą temperaturę, ona będzie rosnąć. Około 12 termometry powinny wskazać 11 stopni Celsjusza w Poznaniu. Na około 13-14 to nawet 12-13 stopni Celsjusza. Zatem temperatura będzie rosnąć. Ale mamy śliską nawierzchnię. Cały czas ta mrzawka, o której dzisiaj już mówiliśmy kilkukrotnie, może utrudniać biegaczom oczywiście pokonanie tej trasy, bo po prostu jest ślisko. Deszcz padał dzisiaj od samego rana w stolicy Wielkopolski, zatem miejscami także kałuże. No i dzisiaj nie ma co liczyć na promienie słoneczne. To może lepiej dla biegaczy, ale dla kibiców oczywiście gorzej, bo muszą stać z parasolami wzdłuż trasy półmaratonu. Sami Państwo widzicie, że już biegacze na starcie. Nie ma tutaj promieni słonecznych i tak jak przypominam jeszcze raz, promieni słonecznych nie będzie. Ja polecam śledzić pasek, który na dole będzie się wyświetlał. Pasek podczas poznańskiego półmaratonu na antenie naszej stacji, bo tam na bieżąco będziemy aktualizować informacje pogodowe. Bardzo dokładne, szczegółowe, żebyście Państwo też na bieżąco wiedzieli, jaka pogoda towarzyszy w danej chwili półmaratończykom, a także oczywiście kibicom, którzy na trasie półmaratonu poznańskiego są. Poza tym oglądajcie nas Państwo na antenie telewizji WTK, na antenie Fanclub TV, a także jesteśmy dostępni na kanale YouTube WTK. Zatem gdybyście musieli Państwo wyjść z domu, warto wziąć swojego smartfona, tam włączyć YouTube WTK i być razem z nami cały czas. Przypominam, zachmurzenie całkowite, możliwa mrzawka w tej chwili 10-11 stopni Celsjusza do 12 w momentach, gdy będziemy kończyć poznański półmaraton i bez promieni słonecznych zachmurzenie całkowite nad całym Poznaniem. Zatem w każdym momencie trasy zachmurzenie całkowite, szanowni Państwo. Tyle, jeżeli chodzi o meldunek pogodowy specjalny dla biegaczy i dla kibiców. Wracamy do komentatorów. Przed nami świetna impreza, 15 Poznań Półmaraton. Za chwilę zaczynamy. Wiemy bardzo dużo. Ja myślę, że parasole chyba nie są potrzebne. To jest taka pogoda na kurtkę przeciwdeszczową i kaptur. Widzą Państwo w tle już czołówkę. No, wybija się pacemaker kobiet, czyli znany chociaż Łukasz Nowak, 194 cm wzrostu. Jak powiedział, no, cieszy się dużą popularnością w tych biegach, których nawet nie jest zającem, bo bardzo dobrze się za nim biega. No tak sobie tą rolę jakąś zającowania Łukasz upatrzył, dobrze się w niej realizuje, dobrze się sprawdza. Po raz kolejny tutaj będzie wspomagał kobiety na trasie poznańskiego półmaratonu, to znaczy, że w wcześniejszych edycjach wybornie wywiązywał się ze swojej roli. No tutaj mieliśmy troszeczkę mały falstart, czy mi się wydawało, rzadka sytuacja w biegach długich.
No, ale zdarza się, nawet w Bydgoszczy podczas Mistrzostw Świata w biegach przejowych, pierwszy falstart w historii Mistrzostw Świata w biegach przejowych odnotowaliśmy, zbyt gorliwie niektórzy się zachowali. To nie ma oczywiście większego znaczenia, przypomnijmy 21 km i 97,5, czyli 98 metrów, to jest dystans półmaratonu. Z takim dystansem dzisiaj będą musieli się zmierzyć wszyscy zawodnicy. Wystartowała już elita, teraz czekamy na kolejne fale amatorów. To jest właśnie ta rzesza biegaczy, którzy tak naprawdę tworzą tą fantastyczną atmosferę, to fantastyczne bieganie. Właśnie 8,5 tysiąca osób, które dzisiaj postanowiło wystartować w 15. edycji poznańskiego półmaratonu. Taki mały jubileusz dzisiaj. No tak, dodajmy, że to są reprezentanci 32 krajów, 5 kontynentów, tylko z Oceanii i Australii nikogo nie dojrzałem. 32% stanowią mieszkańcy Poznania. Wielkopolska jest reprezentowana wspaniale, ale prawie 70%, no ale to też znaczy, że ponad 2,5 tysiąca osób przyjechało specjalnie do Wielkopolski, specjalnie do Poznania, żeby wystartować w tym bardzo znanym półmaratonie. Myślę, że warto dodać też i wspomnieć o osobach, które ukończyły wszystkie edycje poznańskiego półmaratonu, a takich osób jest 61. One w wyjątkowy sposób zostały nagrodzone przez organizatorów, otrzymując wspaniały plecak, na których jest nadruk wszystkich ich numerów startowych. Myślę, że bardzo piękna sentymentalna pamiątka dla tych 61 osób. No tym bardziej, że mają bezpłatny pakiet startowy. No i ciekawostką jest, że Poznań wciąż bardzo ładnie zachowuje się wobec amatorów. Tutaj mamy klasyfikację co 5 lat. W niektórych biegach mamy co 10 lat. No i ci, którzy w poprzednim roku byli w swojej kategorii wiekowej w pierwszej trójce, też mają bezpłatny pakiet, który nawet mogą scedować na jakąś inną osobę, także polecamy, żeby tak inni również potrafili. Nawet nie chodzi o nagrody, ale jednak te 5 lat zawsze w starszym wieku to jest to spora różnica. Te kategorie 10-letnie są troszeczkę gorsze. Tak, bardzo miły gest ze strony organizatorów. Zresztą organizatorzy poznańskich imprez biegowych słyną z tego, że dopieszczają tutaj zarówno elitę, jak i amatorów. Także każdy, kto posmakował tej poznańskiej ziemi, jeśli chodzi o bieganie, wie, że tutaj naprawdę dzieją się fantastyczne rzeczy. I po prostu wszyscy biegacze czują się u nas bardzo dobrze. Widzą państwo kolejną grupę. Najpierw mieliśmy elitę, to był kolor żółty. To są takie paski na numerze startowym. Mamy 7 pasków, 7 stref startu. Kolejna grupa to jest czerwona. Zawodnicy, którzy biegają poniżej godziny 30, taki czas zgłosili. A ta ostatnia, 7 strefą będzie pomarańczowa. To są biegacze, którzy zgłosili wstępnie czas powyżej 2 godzin 15 minut. Tak, no to myślę, Janusz, że chyba powinniśmy powiedzieć coś jednak o tej elicie, bo oni już są od 3 minut na trasie. No zgadza się, to zacznijmy może jednak od pani, właśnie, skoro wspomnieliśmy, że tutaj powinno się coś takiego dziać. No twój rekord, pamiętamy, godzina 9 minut i 18 sekund. No i tak z listy startowej wynika, że pani ma realne szanse, żeby uporać się z tym wynikiem. No tak, tutaj nie ukrywajmy tego, że ten rekord cały czas wisi, żeby go pobić, i organizatorzy też wszystko robią, żeby takie zawodniczki do Poznania ściągać, które oczywiście będą walczyć o rekord trasy, i ten rekord dzisiaj jest poważnie zagrożony, więc nie mam nic przeciwko temu, aby padł w Poznaniu. Bardzo cenię tą imprezę, wspominając swoje lata tutaj biegania, dobrego biegania, także jeżeli padną rekordy trasy u kobiet, to będzie świadczyć o tym, że impreza rozwija się, jakby wyzwania organizatorów są coraz większe, więc czekamy też na rekord trasy. No więc mamy 4 zawodniczki, które mają rekordy życiowe lepsze niż rekord trasy. Zdecydowanie lepsze. Natomiast tą piątą jest Kenika Betty Czekłony, która oficjalny rekord życiowy godzina 14:21, ale ona w tym roku wygrała w Rzymie i po drodze, podczas półmaratonu, miała międzyczas godzina 11:25 i według jej trenera Damiana Kaczmarka stać ją na wynik tutaj zdecydowanie lepszy, gdzieś właśnie w granicach poniżej godziny i 9 minut. No zobaczymy, jak zregenerowała ten maraton w Rzymie. Rzeczywiście
2 godziny 23 minuty. To ogromny skok i tak naprawdę wskoczenie na wyższą półkę przez tą zawodniczkę. Upatrywana jest w roli faworyta tego biegu, jeśli chodzi o panie. No ale mamy Beatrice Mutai, Kenijkę 35-letnią, która ma najlepszą życiówkę, godzina 7:29, i to z ubiegłego roku. Także na podstawie rekordów życiowych to jej trzeba by przyznać palmy pierwszeństwa, tym bardziej, że w ubiegłym roku miała drugi bieg na terenie Wielkiej Brytanii też poniżej godziny 8. I tych wyników w okolicach godziny 7 ma kilka, warto zauważyć, więc w miarę równa zawodniczka. Ostatni wynik troszkę słabszy we Wellon z marca z tego roku, ale z informacji od menadżera zawodniczki wiemy, że borykała się tam na trasie z jakimiś problemami, więc zapominamy o Venlo w wykonaniu Beatrice. Czekamy na nią z utęsknieniem na mecie. No to jeszcze krótko o trzech innych zawodniczkach. Etiopka Anishalem Haimont, godzina 8:09 z ubiegłego sezonu, 22 lata. Też może tutaj bardzo dobrze się spisać. Mamy Ugandyjkę Juliet Czekwel, rekordzistka kraju podczas Mistrzostw Świata w Gdyni, godzina 8:44. I wreszcie Etiopka Likine Ayel Amebau, która w tamtym roku w Warszawie zajęła drugie miejsce z rekordem życiowym, godzina 9 minut i 1 sekunda. Po piątym kilometrze będziemy więcej już wiedzieć, która z nich w jakiej jest do dyspozycji. No i poza tym, w jakim tempie one rozpoczną dzisiejszy bieg. No i oczywiście nie możemy zapomnieć, bo oczywiście bardzo ciepło witamy Afrykę, ale przecież mamy reprezentantów naszego kraju, reprezentantki naszego kraju. I jest nią Monika Jackiewicz z rekordem życiowym, godzina 12:50. Pamiętamy ją z występu podczas życiowej dziesiątki kilka tygodni temu w Poznaniu, gdzie wygrała ten bieg i nabiegała rekord życiowy okraszony wynikiem 32:44. Z tego, co wiemy, z oficjalnych informacji, Monika dzisiaj będzie chciała biec na wynik w okolicach godziny 10, a poprowadzi i pomoże jej w tym znakomity niegdyś junior w biegu na 1500 metrów Krzysztof Stefanowicz. Plan jest taki, że będą pokonywać każdy kilometr w okolicach 3:20 i ma to dać na mecie wynik około godziny 10. Monika Jackiewicz jest dwukrotną mistrzynią Polski w półmaratonie i w maratonie. Natomiast mamy jeszcze zawodniczkę KKL Kielce, Sabina Jarząbek, również dwukrotna mistrzyni Polski, aczkolwiek na krótszych dystansach, 5 km i 10 km. Sabina czyni spore postępy, rekord życiowy na 10 km 33:27. Debiutuje w półmaratonie. Znalazłem jej wynik sprzed paru lat, no ale to był lekko poniżej 1,5 godziny, więc taki poważny start, poważny debiut to jest dzisiaj. Ciekawe, że zarówno Monika Jackiewicz, jak i Sabina Jarząbek biegały w Poznaniu 11 listopada na 10 km. Wtedy nieco szybsza była Monika. To był 2021 rok. Zatem trzymamy kciuki za obie Polki. No i liczymy, że będzie tu rekord życiowy Moniki Jackiewicz, no i jakiś bardzo dobry debiut Sabiny Jarząbek. Tak jest. A później miejmy nadzieję, że przeniesie się ten wynik na wynik w maratonie, tak jak Monika Jackiewicz zapowiada walkę o minimum olimpijskie, na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie, ale to dopiero na jesień i być może, drodzy państwo, właśnie w Poznaniu. No widzieliśmy rekordy życiowe Sabiny Jarząbek. No i mamy godzinę 10:08. Będziemy czekać na pierwszy pomiar czasu na piątym kilometrze. Więc może czas na panów, bo mamy tutaj na ekranie panów. Co prawda na pierwszy rzut wyskakują nam pacemakerzy. Taka też ich rola. Oni przez pierwsze 10-15 kilometrów będą na czele. Są to zawodnicy, którzy będą dyktować tempo tym, którzy dzisiaj chcą walczyć o zwycięstwo. Plan na dzisiaj pacemakerzy, dwóch zawodników z Kenii, jest taki, że mają pokonać 10 kilometrów w czasie około 28:40. Przewidywany czas na dystansie 15 kilometrów w ich wykonaniu. Miejmy nadzieję, że ta rzesza biegaczy, a w zasadzie może nie rzesza, ale kilku biegaczy za plecami, ma pokonać dystans 15 km w 43 minuty, co prognozuje wynik około godziny na mecie w ich wykonaniu. Czyli oficjalnie nie mamy takiego zapowiedzianego ataku na rekord trasy wynoszący 59 minut 32 sekundy. Etiopczyk Hussein Mohamed Essa w 2021 roku, w tym jedynym półmaratonie rozegranym z powodu pandemii na jesieni, dokładnie 17 października. Trzy wyniki mieliśmy wtedy poniżej 1 godziny. Liczymy, że dzisiaj też ci zawodnicy w końcówce poczują się na tyle dobrze, że skutecznie zaatakują 1 godzinę. No wtedy początek był tak dla porównania 5 km
kilometrów 14 minut 25 sekund. Będziemy czekać na ten pierwszy pomiar czasu. I dwa słowa o pacemakerach. Chyba bardziej aktywny na początku będzie Robert Kiprop Koecz, który ma rekord życiowy na 5000 metrów sprzed 2 lat, 13 minut i 12 sekund, więc to jest dla naszych zawodników czas nieosiągalny, lepszy od rekordu Polski. Startował w Golden Gali, więc myślę, że on tu będzie bardzo aktywny i mistrz Igrzysk Afrykańskich na tym dystansie. No a drugi to Solomon Koecz, również 25 lat, godziny, poniżej godziny jeden, jego rekord życiowy, więc na pewno gdzieś do, co najmniej do połowy dzisiejszego biegu dystansu powinien poprowadzić szybko czołówkę. No taka ich rola, takie ich zadanie, muszą być to zawodnicy oczywiście z rekordami życiowymi dobrymi, aby móc w sposób bezpieczny tych zawodników doprowadzić do poszczególnych punktów. Także trudne zadanie, odpowiedzialna rola pacemakerów, no i po części troszeczkę ciężar wyniku leży na ich barkach. Nie mamy jednego faworyta wśród zawodników, którzy dzisiaj spróbują zwyciężyć, więc na początek powiedzmy coś może o Krystianie Zalewskim, naszym najlepszym biegaczu długodystansowym w ostatnim czasie. Rekordzista Polski z wynikiem godzina 1:32. Sam Krystian bardzo ostrożnie podchodzi do tego biegu dzisiaj. Nie zapowiadał walki o rekord Polski czy o rekord życiowy. Wraca po dość skomplikowanym zabiegu ścięgna Achillesa. Jest już w poważnym treningu. Docelowy jego start w tym roku to maraton Praga w maju, gdzie chce pokusić się o kwalifikację olimpijską do Paryża. Dzisiejszy występ Krystiana to taki przystanek do tego, co ma się zadziać właśnie w Pradze. Jest to ambitny zawodnik, umiejący walczyć na trasie, także liczymy też na niego jako reprezentanta naszego kraju. Startował dwukrotnie Krystian Zalewski w półmaratonie poznańskim, trzeci w 2019 roku, ósmy w ubiegłym. No jeśli chodzi o czas przewidywany w tym biegu, odpowiedział skromnie: chciałbym mimo wszystko uzyskać najlepszy wynik w Poznaniu. Przypomnijmy, że w 2019 roku 62 godziny 2 minuty i 59 sekund. Zatem mamy nadzieję, że te jego przewidywania się spełnią i to będzie dobra próba przed praskim maratonem. Tutaj też Krystian jest znany poznańskiej publiczności z racji tego, że brał udział właśnie podczas półmaratonu poznańskiego we wcześniejszych latach. Też często odwiedza właśnie życiową dziesiątkę w Poznaniu. Jest zwycięzcą tegorocznej edycji tego biegu, gdzie pokonał dystans 10 km w czasie 28:54 sekundy. No tak, ale rozpoczął bardzo skromnie. Druga połówka zdecydowanie szybsza, a najbardziej był zadowolony z ostatniego kilometra. Według jego słów zmierzył sobie 2 minuty i 40 sekund. To chyba jest naprawdę obiecujące tempo. No tak, my zawodowcy czasami właśnie wyłapujemy te takie perełki z naszego biegu, czyli kilometry, które pokonaliśmy gdzieś tam w środku dystansu, one też świadczą o potencjale, świadczą o poziomie wytrenowania. Także myślę, że jeżeli Krystian zwrócił uwagę na szybkie pokonanie ostatniego kilometra podczas tego biegu, to jest jakaś dla niego informacja zwrotna, gdzie jest w treningu, jak dalej postępować. Ważne na pewno informacje dla niego i trenera. Mamy już na trasie zawodników prawie 13,5 minuty, czyli za około 1 minutę spodziewamy się pierwszego dokładnego międzyczasu z 5. kilometra. No ta czołówka nam tutaj troszeczkę stopniała, zwłaszcza jeżeli odrzucimy dwóch pacemakerów. No właśnie, więc może skupmy się na tym, co widzimy na ekranie, bo widzimy zarówno Łukasza Nowaka, który ma na swoich plecach, według mojego tutaj wzroku, jest to właśnie zawodniczka z Ugandy, która trzyma tego kroku Łukasza. Na razie nie wiemy, w jakim tempie oni biegną. Założenie było takie, że Łukasz ma prowadzić kobietom bieg w czasie 3:11-3:13 na kilometr orientacyjnie. To by dało 10 kilometrów, pokonanie czasu 10 kilometrów w 32 minuty, dość szybko, a prognozowany czas na mecie z takim tempem to godzina 7, także bardzo odważnie. Byłam na odprawie technicznej, kiedy organizator, dyrektor maratonu przedstawiał te zapowiedzi. Żadna z zawodniczek nie protestowała, nie mówiła, że obawia się tego tempa, więc jeżeli realizują to będzie można się spodziewać naprawdę wybornego wyniku na mecie.
Mamy pierwszy raport z trasy. Bardzo prosimy opowiedzieć, co dokładnie słychać tam. Szybko mówisz. Tak, jesteśmy tutaj na nawrotce. Elita już przy nas zawraca. Dalej będzie kierować się ulicą Grunwaldzką do Arciszewskiego, aż a tam później w kierunku Hetmańskiej. Na Hetmańskiej właśnie będą w połowie trasy. Czy ten rekord trasy dzisiaj padnie? Tego nie wiemy, bo te warunki pogodowe no nie są dzisiaj najlepsze. Mamy lekkie opady deszczu. Wiemy, że wtedy ta trasa jest śliska. Trzeba uważać bardziej na błędy, bo każdy błąd drobny może tutaj kosztować sporo. Tutaj widzimy, że za tą nawrotką mamy też strefę, w której zawodnicy mogą się posilić po raz pierwszy na tym półmaratonie. No i tutaj takich stref mamy cztery. A z nami są tutaj kibice, którzy będą głośno dopingować swoich tutaj przyjaciół. Komu dzisiaj dopingujecie? Dopingujemy znajomemu naszego taty i taty koleżanki. Słyszałem, że to nie jest pierwszy wasz półmaraton, maraton, w którym dopingujecie. Jak długo na trasę przychodzicie już? Teraz trzeci raz chyba, albo czwarty. No i zobaczmy, tutaj banery. Mamy specjalne urządzenia do tego, żeby dopingować jak najgłośniej. Także proszę, pokaż tutaj baner swój, który przygotowałaś. Drzizelowy meta tuż. No i widzimy, że kolejni zawodnicy już też powoli do tej nawrotki nam dobiegają. My czekamy na kolejnych tutaj zawodników. Widzimy, że tych kibiców też na trasie mamy coraz więcej. Tam bardziej przy drodze prostej mamy tutaj kolejną grupę kibiców, która już też głośno używa swoich akustycznych narzędzi do dopingu. Tyle z trasy tutaj z 5 kilometra. Oddaję głos do komentatorów. Mamy informację po 5 kilometrze, bardzo szybkie tempo, 14 minut 22 sekundy. Spoglądam na międzyczas Husseina Mohameda Essy. Gdy bił rekord trasy przed półtora rokiem, wówczas miał 14:25, czyli o 3 sekundy szybciej biegamy dzisiaj w Poznaniu. W tej czołówce mamy zawodników 8, w tym dwóch kenijskich pacemakerów, a drugą grupę prowadzi Krystian Zalewski, 14:33, czyli też bardzo szybko, prawda? Tak jest. To jest też informacja wyśmienita, bo znaczy, że pacemakerzy wywiązują się ze swojej roli, ponieważ mieli pokonać pierwszą 10 kilometrów 28:40. Jest wręcz idealnie. Pamiętajmy, że to jest pierwszy kilometr. Ten pierwszy kilometr w Poznaniu jest bardzo szybki, to jest długa prosta. Jeżeli im tam troszeczkę też zawiewia w plecy, to sprzyja ku dobremu bieganiu, ale czas na razie wskazuje na to, że pacemakerzy robią bardzo dobrą swoją robotę. To cieszy, bo też bardzo często organizatorzy denerwują się tą rolą pacemakerów, żeby oni wywiązali się w zasadzie wzorowo, bo to decyduje o tym, co zobaczymy tutaj na mecie. No i Krystian Zalewski, oczywiście druga grupa. Niestety pozostał sam troszeczkę, tak? Czyli uciekła ta pierwsza grupa. On nie ma się tam za kim schować, skoro jest w drugiej grupie jako pierwszy. To może mu utrudniać troszeczkę pracę, ale wiemy, że Krystian to bardzo zawodnik waleczny, potrafiący przełamywać te swoje bariery, więc na pewno nie ma łatwej roli w momencie, kiedy zostaje zawodnik sam i ta pierwsza grupa odjeżdża. No, ale to są uroki biegów długodystansowych. Tam musimy bardzo wysoko gdzieś tam mierzyć się ze swoimi słabościami i je przezwyciężać. Miejmy nadzieję, że tutaj Krystian sobie z tym poradzi. U pani, tak jak mówiłaś, początek też szybki, 16 minut dokładnie, czyli o 25 sekund szybciej niż wówczas, kiedy biłaś rekord trasy. Mamy tu Nihelem Wibinech z Etiopii i Chekwel Juliet z Ugandy, obie po 16 sekund. Beatrice Mutai, ta z najlepszym rekordem życiowym, na trzeciej pozycji ze stratą 9 sekund. Natomiast Polki, Monika Jackiewicz 16:41, też szybko. No i Sabina Jarząbek 17 minut 19 sekund. No także na razie pierwszy pomiar na trasie 5 kilometrów idealnie, tak jak sobie założyli pacemakerzy, tak jak sobie założyli zawodnicy, tak jak założyli sobie też organizatorzy. Wszystko dzieje się zgodnie z planem. A oczywiście więc miejmy nadzieję, że to będziemy kontynuować i bardzo mocno tutaj przeżywać te emocje na trasie związane z szybkim biegiem.
No tak, nadspodziewanie szybko wyruszyli. No dobrze chyba jednak, że Krystian Zalewski nie próbował dotrzymać kroku. No to jest jednak tempo znacznie szybsze. Zapowiada się na znacznie lepszy wynik niż jego rekord życiowy, a to nie jest dla niego no, etap docelowego startu. Oczywiście, że tak on to czuje, on wie, na jakim etapie teraz jest, na co można sobie pozwolić. Doświadczony zawodnik, nie patrząc tak naprawdę na zegarek, czuje swoje ciało doskonale, dlatego no, nie trzyma grupy, bo wie, że to jest tempo dla niego zbyt mocne. Tak jak wcześniej powiedziałam, trudnością, którą teraz jest dla niego, to jest samotny bieg tak naprawdę. No tutaj w biegu mężczyzn mamy znacznie bardziej liczną czołówkę. Trochę mnie niepokoi, że te panie tak szybko się podzieliły, ale może to tempo jest trochę za szybkie dla nawet dla tej Beatrice Mutai. No tempo, jakie sobie założyły zawodniczki, to jest tempo na ich rekordy życiowe. To jest prognozowany wynik godzina 07:00. Dość potężne bieganie, gdyby taki wynik wpadł w Poznaniu. No to moglibyśmy mówić, że za Zaczynamy dobijać już do tych najlepszych na świecie wynikowo. Jest coś takiego jak rekordy ziemi polskiej, all comers, no i te wyniki są rewelacyjne, a to głównie za sprawą Mistrzostw Świata w Gdyni 17 października 2020 rok, no i w biegu pań mistrzyni świata Peres Jepchirchir godzina 5 minut i 16 sekund, to są dopiero wyśrubowane wyniki, no ale jeśli patrzymy na to, co się dzieje wśród dalszych rezultatów, no to i zarówno półmaraton w Poznaniu, jak i półmaraton w Warszawie zaczynają trochę pola wydzierać Gdyni i te rezultaty z obu tych półmaratonów są coraz wyżej w tabelach. No tak, tak, Gdynia w 2020 roku i Mistrzostwa Świata podniosły te statystyki, jeśli chodzi o wyniki na ziemi polskiej, także stąd też ta średnia jest wysoka, ale to w głównej mierze właśnie biegowi, który odbył się w Gdyni, Mistrzostwa Świata, najlepsi zawodnicy na świecie, wyselekcjonowani, no trudno byłoby, gdyby takie wyniki na Mistrzostwach Świata nie padały. No przed Mistrzostwami Świata w Gdyni rekord Polski, ziemi polskiej to było godzina i 52 sekundy wśród mężczyzn i w Gdyni padły 24 lepsze wyniki, natomiast wśród pań to było godzina 9 minut 6 sekund, minimalnie szybszy bieg niż twój. To była Warszawa 2014 i w Gdyni 15 pań pobiegło szybciej. Teraz już te wyniki z Warszawy są coraz wyżej, z Poznania również. No, ale 10 wynik, godzina 7:10 na polskiej ziemi. Może Poznań dzisiaj trafi w pierwszą dziesiątkę? Byłoby fantastycznie. Tutaj widzimy też Łukasza Nowaka, który pomaga, tak jak mówiliśmy wcześniej, tej grupie. Złapał się tam chyba jakiś bardziej ambitny amator. Dobrze, bo on pomoże troszeczkę Łukaszowi w tej trudnej pracy. Być może, momentami go wyręczy. I chyba będzie im troszeczkę raźniej pokonywać ten dystans. Zostały dwie zawodniczki przy Łukaszu. Dobrze, bo to też będzie troszeczkę napędzało je dwie, tak? Jak są dwie, to jest zawsze szansa, że tam któraś z tych zawodniczek będzie chciała szarpnąć, będzie chciała uciec drugiej, a oczywiście to może skutkować jeszcze fajniejszym wynikiem. No Łukasz jest nietypowym zającem, bo prowadząc bieg pań jest w stanie dobiec do mety w tym samym tempie, chociaż to może się otrzeć o jego rekord życiowy ustanowiony przed 2 tygodniami. W Berlinie godzina 7:13, więc on też tutaj nie ma łatwej roli, bo przecież ma biec na godzinę 7:00 i tak biegnie 16:00 na 5 kilometrów, czyli powinni się pokazać w czasie 32 minut na 10 kilometrów, więc to wszystko blisko rekordów Łukasza. Nie ma za dużo tutaj takiego zapasu, jeśli chodzi o jego rekordy życiowe, no ale skoro podjął się tej trudnej roli, to myślę, że był pewny, że tą rolę jest w stanie wypełnić i pomóc zawodniczkom na trasie. Na pasku widzieli państwo, że partnerem dzisiejszego półmaratonu dla miasta Poznań, jak również dla poznańskiego Osiru jest Warta Poznań. Medal nawiązuje zresztą do barw klubu. Poza tym warto powiedzieć, że ten bieg jest ekologiczny, między innymi poprzez działania edukacyjne. Ciekawostką jest to, że w numerach startowych są nasiona roślin, które po biegu zawodnicy będą mogli zasadzić i mieć własny klomb kolorowy. No tak, organizatorzy tutaj
promują właśnie ekologię, edukują społeczeństwo, edukują poznaniaków. Wodę, którą będą zażywać zawodnicy, też pochodzą z naszych wodociągów. Wszystko z akcentem ekologicznym. Warto to też mieć na uwadze, że tutaj organizatorzy dbają o nasze środowisko, także wielkie ukłony w ich stronę. No i warto wspomnieć, że od piątku do niedzieli na targach Poznań Run Expo mamy coś dla dzieci. Ty zresztą skorzystałaś z tej okazji. Tak, my tutaj bardzo zachęcamy Państwa, żeby wyjść z domu w to niedzielny poranek, taki późny poranek, ponieważ tutaj właśnie na naszych poznańskich targach trwa Expo, ale co ważne dla rodziców dzieci, jest strefa aktywności, która promuje aktywność fizyczną, promuje zdrowy styl życia. To wszystko pod dachem, proszę się nie denerwować i martwić tą mrzawką. Są atrakcje dla dzieci, bardzo zapraszamy do godziny 14. Dzisiaj możecie Państwo się jeszcze u nas pojawić i skorzystać z tych wszystkich bardzo ciekawych aktywności, które proponuje Wam organizator i zrobił to oczywiście dla Was. Mamy punkt odżywiania na trasie, w zasadzie punkt odświeżania. Zawodnicy pobierają napoje. No, ta pogoda dzisiaj nie jest na tyle wymagająca, jeśli chodzi o temperaturę, że oni bardzo mocno muszą tutaj pilnować aspektu nawadniania, mały łyczek wody, także tutaj to odżywianie na trasie nie będzie miało dzisiaj wielkiego znaczenia. To jest też półmaraton, inne wyzwania niż w maratonie i tak jak podkreślaliśmy tutaj, pogoda jest na tyle sprzyjająca, że nie musimy się martwić o odwodnienie zawodników na trasie. Czy ci zawodnicy mają ze sobą jakieś żele, czy też mają jakieś napoje własne, które zostawiają? Nie, nie. Tutaj akurat jeśli chodzi o dystans półmaratonu, to przyjmuje się praktykę, że nie zabezpiecza się ich indywidualne napoje, bidony, jak to zwykle bywa na maratonie, także nie mają swoich specjalnych napojów ustawionych na trasie. Jestem prawie przekonana, że też nie mają w kieszonkach swoich żeli. Tutaj zawodnicy profesjonalni dystans półmaratonu traktują, nie mówię, że w sposób taki łatwy, ale to jest na tyle krótki dystans, że te aspekty żywieniowe wspomagania się węglowodanami na trasie nie mają wielkiego znaczenia, także Tutaj oni prawdopodobnie po prostu biegną na tym, co zjedli wczoraj, na tym, co dzisiaj na śniadanku, delikatne śniadanko, i to spokojnie im na dystansie półmaratonu wystarczy, bo tak naprawdę to jest tylko godzina biegania. No właśnie, mówi się nawet amatorom, że jeżeli wychodzisz na godzinny trening, to nie musisz niczego brać ze sobą, no a to dla nich jest też tylko godzina biegania. No, będziemy mieć oczywiście takich, którzy spędzą na trasie dwie i więcej godzin, no to sytuacja jest troszeczkę inna. Zgadza się, no ale tutaj, tak jak powiedzieliśmy, godzina biegania dla wyczynowego zawodnika czasowo to nie jest naprawdę okres czasu czy dystans, który wymaga specjalistycznego żywienia na trasie. Oni tutaj mają wszystko przećwiczone, że są w stanie ten dystans pokonać bez żeli energetycznych i bez picia. Zbliża się 10 kilometr, czołówka nam topnieje. To zresztą było do przewidzenia, bo to tempo było bardzo szybkie na samym początku. Tak, ja teraz troszkę się zmartwiłam, bo tutaj na czele nie zobaczyłam na numerkach słówka pace i nie wiem, czy oni się troszeczkę schowali, czy już nastąpił jakiś problem właśnie teraz w prowadzeniu mężczyzn, bo przecież mieli pobiec do 15 kilometra, a tutaj na numerkach mamy już nazwiska zawodników, którzy ten półmaraton chcą wygrać. I znowu, fajnie, że jest grupka, fajnie, że jest kilku zawodników, będą się oglądać na siebie, ale też będzie to podkręcało rywalizację, będzie podkręcało chęć zwycięzca. Zawsze im więcej zawodników w tej pierwszej grupie, którzy walczą o zwycięstwo, daje realne szanse na to, że ten bieg będzie i ciekawy, i szybszy. Husseidin Mohamed, bijąc rekord trasy na 10 km, zanotował międzyczas 28 minut 26 sekund. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Zawodnicy coraz bliżej 10 kilometra. I tutaj może wspomnijmy jeszcze raz o dwóch zawodniczkach, które biegną na plecach Łukasza Nowaka. To jest zawodniczka z Ugandy, rekordistka Ugandy w biegu maratońskim 2:23:13 z Sewilli. 69. miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Sapporo 2021. Nieskromnie powiem, że kilka miejsc za mną wówczas na biegu. I ona jest tutaj w tej grupie, która
która w tej grupie zawodniczek, która może pokusić się o zwycięstwo. No i jest według mnie, to jest Etiopka Haymanat. To jest zawodniczka z grupy menadżerskiej od Hermensa z firmy Global. Bardzo duża, ceniona grupa menadżerska. Spod jej skrzydła wychodzą wielkie nazwiska, rekordziści świata, rekordziści mistrzostw świata, medaliści olimpijscy. Także to też świadczy o tym, że jeżeli zawodnicy do Poznania przyjeżdżają z tak dużych grup menadżerskich cenionym na całym świecie, to znaczy, że półmaraton poznański jest traktowany no już w takim elitarnym gronie. Zawodniczka ta legitymuje się rekordem życiowym 68.09 z Kopenhagi rok temu. Wygrała, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, maraton Mumbai w 2023 roku w styczniu. Jest to trudny maraton, który niestety odbywa się w bardzo trudnych, ciężkich warunkach pogodowych. Wysoka wilgotność, wysoka temperatura, więc ten wynik 2.23 z Mumbai i zwycięstwo świadczy o dużym potencjale tej zawodniczki i właśnie tutaj jej menadżer jakby zasugerował organizatorowi, żeby ten bieg był właśnie w takim tempie, więc może tutaj wiedzieli trenerzy zawodniczki z Etiopii, że jest w stanie uzyskać tak wyborny wynik. 28:46 mieliśmy pięciu zawodników, w tym aż czterech Etiopczyków, Salomon, Sikias, Haftamu i Salamihan oraz Cezir Shedrak, czyli zawodnik z Kenii, a zostawał nieco kolejny Kenijczyk, czyli Elias Maio, nieco wcześniej odpadł Solomon Koecz. Natomiast mamy też czas Krystiana Zalewskiego, no druga piątka troszeczkę już wolniejsza, 29 minut 43 sekundy, czyli w 14:50 pokonał drugą piątkę. No tutaj na tych wynikach widzimy, że elita mężczyzn w miarę równo pokonała dwie piątki. Krystian tą drugą piątkę pokonał troszeczkę trudniej, ale to co mówiłam, że został sam na trasie, że nie ma przed sobą grupki, którą może gonić, bo ta, która mu uciekła, jest na tyle daleko i szybko, że zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest w stanie dociągnąć do tej grupy. To tutaj musi się wykazać dużą wolą walki, na pewno ją pokaże, ale nie ułatwia mu to zadania, tak jak powiedziałam wcześniej. No tak, biegnie na czas w granicach godziny i trzech minut, czyli tak jak mniej więcej przewidywał. Czekamy na międzyczasy pań. No druga piątka chyba będzie jednak wolniejsza. No poczekamy, zobaczymy. Pierwsza piątka w 16:00. Zobaczymy, jaki czas uzyskają zawodniczki na 10 kilometrów. Ja pamiętam w roku 2021 na tym 10 kilometrze zobaczyłam na zegarze 32:44, więc będziemy mogli tutaj się troszeczkę odnieść do mojego biegu sprzed dwóch lat i do mojego zwycięstwa sprzed dwóch lat. Ale to nie jest twój rekord życiowy na tej trasie, bo znalazłem międzyczasy z twojego biegu z 2017 roku i wówczas miałaś po 10 kilometrach 32,5 minuty. 32.04, czyli tempo w dalszym ciągu silne, wciąż utrzymywane jest 3 minuty i 12 sekund. Ja tak zakładałem, że to raczej będzie 3.15, wtedy godzina 8,5. Natomiast mogą się sprawdzić te przewidywania, o których mówiono na odprawie technicznej, że zawodniczki spróbują złamać godzinę 8. No tak, tutaj otwarcie o tym mówiono. 32.04, no to już wiemy, że tempo jest trzymane. 4 sekundy wolniej to nie jest jakaś wielka różnica. Także tam też mierzyli się zawodnicy z leciutkim podbiegiem na tej drugiej piątce. Minęli 10 kilometr, teraz będą mieć leciutko z górki do Drogi Dębińskiej, łatwiejsza część trasy. Potem wbiegną na Drogę Dębińską, bardzo długa, prosta, bardzo szybkie, kolejne 5 kilometrów od 10 kilometra do 15. Ja też wówczas uzyskałam tam najlepszy czas przelotowy na dystansie 5 kilometrów w roku 2021. Jest to bardzo szybka część trasy, więc teraz jeszcze być może trochę coś podkręcą. A jak miną 15 kilometr, drodzy państwo, to już tak blisko mety, że już będziemy niemal pewni tego rekordu w postaci rekordu trasy tutaj w Poznaniu. No chociaż po 20 kilometrze mamy i 2 czy 3 zakręty i trochę trasa jakby jest trudniejsza, ale tak jak mówisz, jeżeli jest blisko mety, to... Strasznie.
zapraszam zawsze jest nas tutaj inaczej. W Poznaniu, tą 200-metrowym podbiegiem na Roosevelta. No, oczywiście jest ten podbieg i fajnie by było, gdyby tutaj udało się wypłaszczyć ten element trasy i byśmy byli prawie jak na półmaratonie w Berlinie, ale on jest i proszę mi uwierzyć, że nie robi wielkiej, złej roboty, jeśli chodzi o wyniki na mecie. No tempo mężczyzn wydaje się być bardzo żwawe. No trochę dziwne, że ci pacemakerzy tak szybko zrezygnowali. No ale to jest nie do przewidzenia. Zdarzyło się, że i pacemakerzy wygrywali biegi, a w Berlinie kiedyś tak dobrze czuł się zawodnik zatrudniony jako prowadzący bieg, że padł rekord świata, a on był drugi ze stratą dokładnie jednej sekundy. Zdarza się. Zdarza się, że pacemakerzy wygrywają. Zdarza się, że pacemakerzy nie wywiązują się ze swojej roli. Oni są też kontraktowani i konkretnie w swoich umowach z organizatorem mają napisane jasno, w jakim czasie muszą pokonywać kolejne elementy trasy. Jeżeli nie wywiązują się ze swojej roli, to ich wynagrodzenie zostaje pomniejszone. Także wszystko tutaj jest dopracowane, jeśli chodzi też o warunki finansowe. Teraz czołówka mężczyzn pokonała ten taki dość wyraźny zbieg. Mogli złapać troszeczkę takiego odpoczynku w cudzysłowie, bo nie możemy mówić tutaj, że na trasie zawodnicy odpoczywają, ale w takim po 10 kilometrze, to już był 12 kilometr, lekki zbieg zawsze daje troszeczkę takiego ukojenia, złapanie luzu, więc też ważny fragment trasy. No i teraz już ta prosta, tak? Cały czas jednak mimo wszystko jest to grupa zawodników. Oni razem współpracując wypracują po prostu fajny wynik na mecie. No tutaj zobaczymy, jak sobie poradzą z tym międzyczasem, którzy mieli zawodnicy przed 2 laty. Oni tę trzecią piątkę pokonali w 13 minut 56 sekund. Tak jak wspominałeś, to jest znakomity odcinek i tam można rozwinąć duże prędkości. Dokładnie tak. Wówczas zawodnicy pokonali dystans 15 kilometrów w 42 minuty i 30 sekund. Jak pamiętamy, ten wspaniały półmaraton w roku 2019, który był okrojony 4 wynikami poniżej godziny tutaj na poznańskiej ziemi. Po dzień dzisiejszy rekord trasy pochodzi właśnie z tej edycji 59.32. I jeszcze raz podkreślę, wówczas mieli pokonany dystans 15 kilometrów 42 minuty i 30 minut. Za momencik będą zawodnicy na 15 kilometrze. Będziemy mogli bardzo fajnie spojrzeć na ten międzyczas i porównać sobie to z tym, co działo się no, już 4 lata temu. I wspomnijmy jeszcze o Polkach. Monika Jackiewicz 16:41 pierwszą piątkę, druga nieco wolniejsza 17 minut i 9 sekund. Natomiast Sabina Jarząbek 17:19 i później 17:31, czyli równo 60 sekund dzieliło Monikę i Sabinę na 10 kilometrze. Czyli no, wygląda na to, że Monika jest nie godzina 10, ale jest w stanie chyba około godziny 11 zameldować się na linii mety, no a Sabina Jarząbek około, myślę, 1,5-2 minuty chyba wolniej. No tak, tutaj Monika Jackiewicz widać, że tą drugą piątkę pokonała troszkę wolniej i troszkę słabiej niż założyła sobie wraz ze swoim trenerem, który jest jej też partnerem życiowym. Zgubiła trochę cennych sekund, więc nie wiemy, czy to wynika z jakiegoś problemu na trasie, czy z jakim zgodnie z planem to wszystko idzie. W planach było przebiegnięcie tej pierwszej 10 kilometrów w czasie 32:20, więc na ten moment 30 sekund wolniej. Czekamy, zobaczymy. Tak jak mówimy, ta druga, trzecia piątka bardzo szybka. Jeżeli jest się w dyspozycji, jesteśmy w stanie na tej piątce tutaj mocno podciągnąć swoją prędkość na dystansie. Niestety na 10 kilometrze nie odnotowaliśmy obecności Bety Czepkłoni. Wspominaliśmy o niej, że trenowana przez Polaka Damiana Kaczmarka, niebywałe postępy w ostatnich 2 latach, zwycięstwo w Rzymie. No i wyglądało na to, że tutaj może upasować się wysoko. Była na trzeciej pozycji, na czwartej chyba. Na 5 kilometrze 16:37, ale na 10 już jej nie mamy, a więc coś tam się musiało stać. No to, co wspomniałam też na początku, że często przebiegnięcie maratonu zostawia w naszych, często, w zasadzie zawsze, zostawia w organizmach profesjonalistów dość duże spustoszenie. I mimo tego, że wydaje się, że po maratonie biega się dobrze na treningach, to nie ma już tego odzwierciedlenia w wynikach później. Po prostu tej formy nie można utrzymać wysokiej tak długo, a i nie można jej zbudować po raz drugi w tak krótkim czasie. Także zdarzają
zdarzają się takie sytuacje, że po maratonach zawodniczki, zawodnicy nie biegają dobrze, ale też jest druga strona tego medalu, że są tacy, którzy bardzo wybornie radzą sobie na krótszych dystansach. Nie no to wiemy, co się potwierdziło stało. Się z nią, prawda? Przecież tak. Ona stanowiła bardzo wartościowy rekord życiowy. 2 tygodnie po maratonie w Brunsum wygrała. Samotny praktycznie biegu, poniżej 31,5 minuty pokonała 10 kilometrów. No i być może nie udało się dowieść tej formy, bo jednak czasu troszeczkę minęło i takie sytuacje się zdarzają. Tutaj też mamy teraz podgląd na pierwszą Polkę, Monikę Jackiewicz, pomaga jej, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, Krzysztof Stefanowicz. Widzimy, jak podpowiada kierunek biegu, żeby ta trasa była jak najbardziej optymalna. To są ważne wskazówki, dają poczucie takiego bezpieczeństwa zawodnikowi, który jest na trasie, także Krzysztof Stefanowicz, aktualnie cały czas biegający, już amator, propagujący bieganie na polskich, na wielkopolskiej ziemi i tak jak widzimy, też wie, po co jest na tej trasie, wie, jak pomagać zawodniczce i robi wszystko ku temu, żeby Monika, jeżeli jest w delikatnym kryzysie, wyszła z niego i dalej podążała według swojego planu. No tak, Krzysztof Stefanowicz, kiedyś specjalista od biegu na 1500 metrów, a później, no taki, można powiedzieć, domowy pacemaker, jako że jego małżonka poznanianka, Monika Drybulska, biegacz długodystansowy z dużymi sukcesami. Spotkaliśmy panią Monikę dzisiaj. No i Krzysztof często służył jej pomocą, chociaż nie zawsze wytrzymywał do mety. No pewnie tak było, bo Monika tutaj, no musiała ta poprzeczka w jej wykonaniu być postawiona wysoko, skoro Krzysztof nie był w stanie dotrzymać. Nie pamiętam tych czasów, żeby mąż Moniki, czyli Krzysiek, nie był w stanie wytrzymać ich jej biegów, no ale może coś mi umknęło w tym czasie. Dzisiaj widać, że stara się pomóc Monice i miejmy też tutaj nadzieję, że jest z tej pracy i współpracy zarówno zadowolony pacemaker, jak i sama zawodniczka. No i mamy zawodników na drodze dębińskiej, tak? Czyli ten odcinek szybki, płaski, długi, długa, prosta. My zawodnicy profesjonalni lubimy tą długą, długie, proste, wypłaszczone odcinki. Co prawda jest to troszeczkę wyzwanie takie mentalne dla układu nerwowego, kiedy widzisz przed sobą długą, prostą i nic więcej, tak? I ta prosta się dłuży i dłuży, ale jest to też taki odcinek, gdzie można rzeczywiście bez zbędnych zakrętów pokonywać te kilometry szybko. Amatorzy chyba wolą więcej atrakcji, bo jest to jednak jakaś taka część trasy nudna troszeczkę, ale jest szybka, także jest szybka. Też liczymy na to, że ten wiatr tutaj leciutko pomaga zawodnikom na tej długiej, prostej. Także myślę, że wszyscy tutaj będą zadowoleni z drogi dębińskiej. Ja wspominam bardzo dobrze, wówczas zegar pokazał mi międzyczas na 15 kilometrze 48,59. No właśnie, czekamy na międzyczas mężczyzn. Tutaj straciliśmy kolejnego zawodnika. Na 10 kilometrze było 5 w czołówce. Teraz ten 5 ma nieco problemów. No tak, 15 kilometr. Zbliżamy się do 15 kilometra i to jest taki neuralgiczny moment w biegu półmaratońskim. Jak się mówi, że w maratonie jest to 30 kilometr, to w półmaratonie jest to właśnie kilometr 15, gdzie to zmęczenie już jest na tyle duże, że zaczyna przeszkadzać, a do mety jest tak daleko, że trzeba jeszcze tutaj mocno powalczyć, więc pewnie w takim momencie znajduje się zawodnik, który odpadł z grupy, ale jest blisko, ma grupę w zasięgu wzroku, to też będzie go troszeczkę napędzało. No i mamy międzyczas na 15 kilometrów i wynosi on 42,34, także jest naprawdę bardzo pięknie, drodzy Państwo, bo jest tylko 4 sekundy wolniej niż w tym rekordowym biegu w roku 2019. To się potwierdza to, co powiedziałam, że droga dębińska, odcinek między 10 a 15 kilometrem, wyśmienity fragment trasy, możemy na razie myśleć naprawdę, że te wyniki tutaj będą doskonałe. Zostało 6 kilometrów, panowie, jesteście już bardzo blisko mety. No coraz większa szansa na to, że nie tylko jeden zawodnik, ale i więcej może dzisiaj też złamać 60 minut. Ta trzecia piątka pokonana w 13 minut 48 sekund. Tak, te wyniki. I mamy tutaj wśród tej czwórki Abate Sikijasa, czyli tego, który dwukrotnie już triumfował w Poznaniu. No właśnie.
właśnie, tak. I wczoraj na odprawie technicznej zawodnik ten właśnie zapowiedział, że chce wyrównać moje trzy zwycięstwa tutaj w półmaratonie poznańskim. Postawił sobie to za cel, więc może skutecznie go realizuje. Oczywiście życzymy mu tego. No zobaczymy, czy Shedrack Cezir da radę trójce Etiopczyków. Na razie dzielnie się trzyma, odpadł czwarty z Etiopczyków. Tradycyjna walka na długich dystansach Etiopia kontra Kenia. No tak, tutaj zawodnicy z krajów afrykańskich dominują w tych biegach długodystansowych od wielu, wielu lat. Pozostało czterech zawodników w grupie, która będzie walczyć o zwycięstwo. Nie są to chyba wielkie zaskoczenia. My dokładnie będziemy chcieli Państwu przybliżyć te sylwetki zawodników. No, wspomniałem o tym Misganowie, Etiopczyk, 23 lata, 59-53 to jego rekord życiowy z ubiegłego sezonu. 7 startów w półmaratonach, 3 zwycięstwa, z tego 2 w Poznaniu, 1 w Rydze. No, w tym roku specjalnie się nie popisał, startował w tym słynnym biegu Ras Al Khaimah. Był tam 12 z czasem powyżej godzina i 3 minuty, no ale zapewne dla niego trzecie zwycięstwo w Poznaniu byłoby ważniejsze jako taki cel na wiosnę tegoroczną. Z nim wiąże się też bardzo ciekawa historia, jeśli chodzi o tę edycję, ponieważ zawodnik ubiegał się, tak jak wszyscy zawodnicy z krajów afrykańskich, o wizę do strefy Schengen i będąc w ambasadzie polskiej w Etiopii, mając na wniosku wpisaną datę 15. edycji maratonu poznańskiego, no wyznaczono mu datę odebrania wizy na 20 kwiecień, czyli nie wiem, czy doszło do jakiegoś nieporozumienia i tutaj organizatorzy, dyrektor elity poznańskiego półmaratonu wydzwaniali do ambasady przez ostatnie dni, prosząc o to, aby ta wiza została wydana mu wcześniej. Poruszono nawet Ministerstwo Spraw Zagranicznych naszego kraju, także wszystkie tutaj siły zostały skierowane na to, żeby właśnie Misganow pojawił się po raz trzeci tutaj w Poznaniu. No i się udało, tak? Zawodnik ten rzutem na taśmę dotarł na lotnisko z wizą i wsiadł do samolotu w Addis Abebe. I wszyscy tutaj organizatorzy właśnie, którzy, osoby z organizacji, którzy dbają o tą elitę, w takim dość dużym napięciu czekali, czy ten zawodnik się pojawi w Poznaniu. Udało się, wymagało to dużej pracy, dużego zaangażowania, ale to też poświadcza fakt, jak bardzo zawodnicy są tutaj poważnie traktowani i jak bardzo są wspierani. I tutaj wszystko się robi ku temu, żeby oni czuli się u nas jak w domu, żeby nic im nie zabrakło i żeby tutaj nabiegali wyśmienite wyniki. Tu bardzo aktywny jest też Solomon Weldeslasie. Mamy bardzo często dwa nazwiska, jeśli chodzi o Etiopczyków czy Kenijczyków. Niektóre statystyki podają Solomon Berichu. Etiopczyk w debiucie w New Delhi przed 4 laty uzyskał 59 minut i 17 sekund. Także łamanie 60 minut to dla niego nie byłaby pierwszyzna. Inna sprawa, że było to już przed 4 laty. Tak, i on wtedy zajął drugie miejsce w tym półmaratonie. To jest też świetny zawodnik z biegów stadionowych, bo rekord życiowy w biegu na 5000 metrów to 13.02 w roku 2019 i na 10000 metrów 27.02, również ten sam rok, więc ten rok 2019 to rekordy życiowe w biegu na 5000 metrów, 10000 metrów i w półmaratonie, wyniki uzyskane na stadionie w Hengelo, także duże zapasy prędkości. Tacy zawodnicy wychodzący ze stadionu też fajnie potem właśnie realizują się w tych biegach długich, ulicznych, to daje im taką gwarancję i bezpieczeństwo tego, że to będą dobrzy zawodnicy, mając właśnie ogromny zapas prędkości ze stadionu. I taki właśnie jest Solomon Berichu, który tutaj jest w tej grupie, która walczy o zwycięstwo. No powiem ci, że jako konserwatywny statystyk to tak lubiłem, że oczekiwałem na debiut w biegach półmaratońskich i maratońskich zawodników, których bardzo dobrze znałem z bieżni, tak jak Gebreselassie czy Bekele. No i tak przewidywałem, jakie wyniki mogą uzyskać, a teraz zaczęli się pojawiać zawodnicy, którzy nie mają żadnej przeszłości, tak, żadnego startu na bieżni. Zgadza się. Kiedyś to było bardziej klarowne. Rzeczywiście zawodnicy wychodzili ze stadionu z rekordami życiowymi. Można było prognozować, można było z niecierpliwością śledzić ich kariery w biegach ulicznych.
Teraz coraz bardziej są to anonimowi zawodnicy, którzy bez rekordów życiowych na krótszych dystansach, często nawet bez rekordów życiowych na dystansach, na których pojawiają się na biegu, biegają świetne wyniki, ale też ich historie i kariery różnie się rozwijają. Często są to jednorazowe strzały, mówiąc bardzo kolokwialnie, jednorazowe wyniki i znikają z aren biegowych. No ta era biegania, czasy biegania mocno się zmieniły, to też za sprawą technologii, która pojawiła się w biegach długodystansowych, ale też i stadionowych. Mówimy o zupełnie innym bieganiu, to wszystko ma znaczenie. Cały czas też mamy fajny podgląd z trasy na Monikę Jackiewicz, która gdzieś tam momentami wydawało mi się, że gubi trochę kontakt do Krzyśka Stefanowicza, ale on też tam się pewnie dopasowuje, spogląda za ramię, na jakiej odległości ona się znajduje, także wszystko, bieg jest prowadzony pod nią, jeśli chodzi o pacemakera dla Moniki Jackiewicz. Rewelacyjne tempo za sprawą Ani Haszelem-Łebinek. Ostatnie 5 kilometrów pokonane w 15 minut i 35 sekund. Zatem po 15 kilometrach mamy czas 47:39. To w porównaniu z rekordem, z rekordowym biegiem Karoliny jest szybciej aż o minutę i 21 sekund. Zatem rzeczywiście zapowiada się czas poniżej 1 godziny i 8 minut. Jakbym miała teraz obstawiać, to byłabym tego pewna, że taki wynik tutaj padnie. No nic, no świadczy o tym, że i wyborne zawodniczki, wyborni zawodnicy i trasa jest taka, żeby te wyniki po prostu bić, więc już niedługo, a będziemy mogli się zekscytować finiszem na mecie. No i chyba rekordem też Ugandy, Juliet Chekwel ma stratę po 15 kilometrach 16 sekund. Ustanowiła rekord Ugandy w Gdyni, godzina 8:44. Nadaje równe tempo, no, w dalszym ciągu biegnie poniżej 3 minut i 12 sekund na kilometr. No więc może to być jej kolejny rekord kraju. Ma tych rekordów bez liku, między innymi 10 kilometrów, maraton 2 godziny 23 minuty, no i może poprawić własny wynik w półmaratonie. Ona na tym etapie trasy widzimy, że odstała od Łukasza i od zawodniczki z Etiopii. Pozostała sama tutaj na trasie, no ale międzyczas cały czas jest bardzo, bardzo fajne, bardzo, bardzo szybkie bieganie. Ma w zasięgu wzroku zarówno Łukasza, jak i swoją rywalkę. Także będzie musiała tutaj mierzyć się ze swoimi takimi słabościami i dystansem już sama, bez pomocy pacemaker. Monika Jackiewicz na piątej pozycji na 15 kilometrze, 50 minut 26 sekund. Także porównując do twojego wyniku, strata prawie 1,5 minuty, czyli myślę, że będzie miała problemy, żeby osiągnąć wynik poniżej godziny 11. No, prognozuję to wynik na mecie około godziny 11, tak? Także gdzieś tutaj nie do końca realizuje to, co sobie zamierzyła. No ale takie sytuacje też się zdarzają. Czasami nie wiemy dlaczego, nie mamy odpowiedzi, dlaczego nie poszło nam w biegu, dlaczego nie czuliśmy się tak, jak powinniśmy. To jest cała magia biegów długodystansowych. No ona też w tym roku już miała maraton za sobą, prawda? Tak, w Sewilli. Dokładnie tak, w lutym przebiegła maraton w Sewilli. 2:31, nie pamiętam z jakim haczykiem. Też do końca nie spełniła tam swoich oczekiwań, bo z tego, co jak rozmawiałam z jej trenerem, to był zamysł pobiec wynik, który dałby przepustkę na Igrzyska Olimpijskie. Ale tutaj zwróćmy uwagę, że zaczyna się nam rwać grupa, jeśli chodzi o czołówkę męską. Chcielibyśmy zobaczyć, który to zawodnik. Bo tutaj się nam ta grupa mocno porwała. Są na ulicy Solnej, także to jest też delikatnie trudniejszy fragment trasy, ale ja myślę, że to jest taki decydujący moment w tym biegu, jeśli chodzi o zwycięzcę tego biegu. Tutaj możemy już na ekranie dopatrywać się potencjalnego zwycięzcy poznańskiego półmaratonu 15 edycji.
Przed zawodnikami oczywiście jeszcze ten 200-metrowy podbieg na ulicy Roosevelta, z którym będą musieli się zmierzyć. No tutaj z tego ujęcia kamery widać, że te odległości są coraz większe, ale wydaje mi się, że w tej sytuacji to rekord trasy będzie zagrożony. Fajnie by tak było. I to jest, proszę Państwa, jeżeli dobrze widzę, zawodnik, który ma 18 lat, debiutuje na dystansie półmaratonu. Jego rekord życiowy, jego resume sportowe to tylko jeden wynik z tego roku, na Ibizie i wynosi 28:12 na dystansie 10 kilometrów. To, o czym często mówimy, że ci debiutanci, młodzi zawodnicy, którym daje się szansę na dużych imprezach, a takim przecież poznański półmaraton, starają się wykorzystać tą możliwość i pokazania swojej sylwetki sportowej, bo to z kolei daje im przepustkę do tego, że mogą brać udział w imprezach na całym świecie, w Europie. Także to jest debiutant, młodziutki, 18 lat, nie bojący się zawodnik, szuka swojej szansy w Poznaniu. Także no, młodość być może dzisiaj rozda karty. Nieskromnie powiem, że mój małżonek Zbigniew Nadolski, który się opiekuje Elitą, ściąga tych zawodników do Poznania, dzisiaj rano mi powiedział, że to ta osoba, ta sylwetka może namieszać w tym biegu. Czyżby miał nosa i czyżby miał rację? No zobaczymy, jak się potoczy jego kariera. Trzymamy kciuki, żeby do końca nie zwalniał. Ustanowił bardzo dobry wynik już w debiucie. Podobnie było przed dwoma laty, kiedy Hussein Mohamed, mało znany zawodnik, debiutujący, uzyskał 59 minut 32 sekundy. Wtedy miał 21 lat. Rok później pobiegł w Amsterdamie. 2 godziny 5 minut 5 sekund, był piąty. No a w tym roku w bardzo silnie obsadzonym maratonie w Tokio 2 godziny 5 minut 22 sekundy i drugie miejsce. Poznań daje szansę młodym zawodnikom, anonimowym zawodnikom. Tutaj na trasie też jest zawodnik, który w zeszłym roku był po raz pierwszy w Europie. Pierwszy raz był to bieg w wykonaniu tego zawodnika, Shedrack Chesir, właśnie w Poznaniu. Dzisiaj po raz drugi w Poznaniu, po raz drugi na europejskiej ziemi. Także Poznań daje szansę, otwiera bramy ku wielkim karierom tym zawodnikom, możliwości. Lubię takie niespodzianki. Cieszę się właśnie z takich zawodników, którzy potrafią powalczyć, mimo tego, że nie ma wybornych rekordów życiowych, że dla niego takie imprezy też są pewną nowością. No, muszę powiedzieć, że Haftamam wykorzystuje swoją szansę, jaką dali mu organizatorzy, i robi to rewelacyjnie. Trzymamy kciuki, żeby ten wynik na mecie był poniżej godziny 10. Dobrze by było w wynikach, które będą przesyłane do World Athletics, podać jego dokładną datę urodzenia, ponieważ żadne statystyki światowe w tej chwili jeszcze nie podawały tej daty, ponieważ on ma do tej pory tylko wyniki, niby to zaledwie na poziomie 28 minut z sekundami. No ale pamiętajmy, że jest juniorem, jest liderem tabel światowych, jeśli chodzi o bieg na 10 kilometrów na ulicy w kategorii juniorów. No właśnie, i teraz on tutaj mierzy się z tym ostatnim podbiegiem. On już jest w zasadzie na mecie, on już w głowie wie, że wygra ten półmaraton. Zerka na zegarek, szuka tych cennych sekund, które może jeszcze urwać. On wie, ile wynosi rekord trasy. Przecież on będzie premiowany kwotą 10 tysięcy metrów, jeżeli ten rekord trasy w jego wykonaniu padnie. To jest dodatkowy zastrzyk gotówki dla zawodnika. Dobrze wie o tym, zdaje sobie z tego sprawę. No i teraz bardzo mocno walczy. 1,5 minuty do rekordu trasy. Jest blisko. Czy to wystarczy na to, żeby pojawić się na tym fantastycznym pomarańczowym dywanie za nami w czasie poniżej godziny? Czekamy.
No zobaczymy, coraz bliżej na pewno, emocje coraz większe. Wspomniałaś o tych nagrodach, czyli nagroda za rekord trasy, to ważne, jest identyczna jak nagroda za pierwsze miejsce. Dokładnie tak, to jest też taki bonus, który gdzieś tam w głowie się pojawia zawodnikom, czyli dodatkowe pieniądze. No w profesjonalnym bieganiu zawodnicy żyją z tego, zarabiają pieniądze poprzez swoje występy na biegach, stąd też jestem pewna, że on zerka na ten zegarek cały czas po to, żeby kontrolować, czy jeszcze jest w stanie wykrzesać i wejść na wyższe poziomy swojego organizmu, wejść w te rezerwy, które być może jeszcze ma, bo ma w głowie premię finansową. Jest to niezmiernie ważne, jest to budujące i motywujące dla tego zawodnika. 20 kilometr 57:13, a więc jednak troszeczkę wolniej niż oczekiwaliśmy. Walczy o złamanie 60 minut. Rekord trasy jednak ucieka. To tak. Jednak to tempo trzeciej piątki było zwodnicze. Oni za szybko tam chyba jednak pobiegli, bo na czwartej uzyskał 14 minut i 39 sekund. No tak, tutaj rekord trasy rzeczywiście przeszedł mu koło nosa. Jest blisko tego pomarańczego dywanu. Może teraz już chce No nie miał połamać. Wsparcia rywali, trzeba nie, przyznać. Tak, prawda? Ale no wielkie ukłony dla zawodnika, 18 lat. Bagaż doświadczeń w zasadzie żadnym. Dzikość młodzieńcza, dzikość taka właśnie związana z debiutem. Brawo dla niego. Piękny bieg, odważny bieg. Młody człowiek. No i mamy cudownie. Go tuż przed metą. Ostatnie metry wykonane. Niespodziewanego zwycięzcy, debiutanta Haftamu Abadbi, junior z Etiopii, zwycięża w 15. jubileuszowym półmaratonie w Poznaniu. Bardzo ładny bieg. Myślę, że tutaj, tak jak wcześniej powiedziałam, otworzą mu się troszeczkę wrota do tego, aby ten wynik podkręcać. Brawo, brawo. Abadbi nie ma rekordu trasy, ale to ty dzisiaj jesteś zwycięzcą tego biegu. No tak, myślę, że i tak będzie tutaj wysoko, jeśli chodzi o tabele poznańskie wszechczasów. Do tej pory mieliśmy 3 rezultaty poniżej 60 minut. 2 Etiopczyków, Kenijczyk. Równo 60 minut jest Maszele z południowej Afryki. I nieco wolniej godzina 27, czas brutto, jak oficjalny bierzemy. Czyli to jest 5. wynik w historii półmaratonu w Poznaniu. Mamy drugiego kolejnego zawodnika na mecie, Salomon Berichu, czyli ten zawodnik z najlepszą życiówką 59:17 z New Delhi. Dzisiaj godzina 1:07, o ile dobrze mi się udało dostrzec na ekranie. No i teraz w zasadzie wbiegają już ławą, biega jeden za drugim. Blisko, blisko, wszystkie te miejsca blisko siebie. Oczywiście każde kolejne miejsce skutkuje niższym wynagrodzeniem, więc oni też tu pewnie o to mocno walczyli. Ale myślę, że mogą być z siebie za. No i czekamy na pierwszą kobietę, bo gdzieś tam w międzyczasie udało mi się namierzyć, że nie było właśnie z zawodniczką z Etiopii, Haymanot, Łukasza Nowaka. Czyżby może nie dotrzymał jej kroku w tych ostatnich kilometrach? Wydawało mi się, że została sama i to pewnie ona dzisiaj będzie za chwilę tutaj na mecie cieszyła się z rekordu trasy i ze zwycięstwa. Oczywiście czekamy, na razie ten dywan troszeczkę pusty, bo to jest taki moment, że ci najlepsi dobiegli. Oczywiście czekam na Krystiana Zaleskiego. Pewnie powinien się gdzieś nam tutaj pojawić za jakąś minutkę, może ciut więcej. Zobaczmy. Mamy triumf Etiopczyków. Pierwsze miejsce Haftamu, godzina 27 sekund. Solomon Weldeslasi 61:06. No i wreszcie Abate Sikijas, dwukrotny zwycięzca, dzisiaj jest trzeci. No i ma czas same jedynki, godzina minuta 11 sekund po 2 zwycięstwach, tym razem trzecie miejsce. Kolejny zawodnik na mecie, mamy kolejnego Kenijczyka, Majo. Czwarty Kenijczyk, Shedrack Chesir, godzina 1:20, Salamihun Tamran, godzina 1:28, czyli poniżej 62 minut, poniżej 61,5 minuty, 5 zawodników, czyli no spora zmiana, jeśli chodzi o tabelę 10 najlepszych w historii. Do tej pory mieliśmy 5 zawodników poniżej 61 minut w Poznaniu, no i dzisiaj będziemy mieli zmianę na miejscach,
bodaj 5., 7. i 9., czyli ta średnia Poznania będzie coraz lepsza, a warto powiedzieć, że jeśli chodzi o 10 najlepszych wyników, to Poznań był przed Warszawą, więc teraz ta różnica na korzyść stolicy Wielkopolski jeszcze się powiększy. Bardzo dobrze, że Wielkop dobiegł na metę. Elias Majok, też debiutant tego biegu, zawodnik trenujący na co dzień w grupie Juliana Wandersa. Ci, którzy interesują się biegami długodystansowymi, pewnie znają tą sylwetkę. Etiopczyk, Szwajcar, nacionalnie mieszkający w Kenii. No i Krystian Zaleski na mecie, tak jak mówiłam, to on teraz finiszuje, dobiega, walczy ze swoimi słabościami. Które miejsce da to Krystianowi? Będzie 7, z czasem nieco powyżej chyba godziny i 4 minut. No tak delikatnie powyżej, nie udało się złamać godziny 4, ale myślę, że nie ma to wielkiego znaczenia. Jest na mecie, widać, że kosztowało go to troszeczkę zdrowia. Czy jest zadowolony z siebie? Będziemy mogli usłyszeć, jeżeli uda się. Równo godzina i 4 minuty. Dokładnie 64 minuty zabrało to Krystianowi Zalewskiemu. Spodziewał się nieco lepszego czasu, no ale to był sprawdzian tylko przed półmaratonem praskim. Nie mamy jeszcze międzyczasu pań po 20 kilometrach. Na mecie, jeśli chodzi o mężczyzn, 7, 4 Etiopczyków, 2 Kenijczyków i Krystian Zalewski na 7 pozycji. Teraz mieliśmy rzut tutaj z kamery na zawodniczkę, która walczy o zwycięstwo. Haimonat z Etiopii. Ona jest teraz na najtrudniejszym fragmencie trasy. Pozostała sama, tak jak wcześniej udało mi się dojrzeć, bez Łukasza Nowaka, który nie wiemy, gdzie skończył, na jakim etapie trasy skończył swoją pracę. Jest mamy już jej międzyczas z 20 kilometra. Godzina 4 minuty 24 sekundy. Porównuję z twoim międzyczasem. To jest różnica 65 sekund, no więc to chyba będzie trudne dla niej, żeby porać się z granicą 68 minut. No widać, że gdzieś ta dystans 5 kilometrów między 15 a 20 kosztował troszeczkę zdrowia zawodniczkę. Być może nie wiemy, w którym momencie zszedł Łukasz, a ta praca pacemakera i pomoc pacemakera naprawdę jest nieoceniona. To dużo pomaga i tutaj być może to, że musiała pokonywać ten dystans sama, wpłynęło na szybkość tego biegu. Ale drodzy Państwo, też jest to zmęczenie. Zawodnicy mają 20 km w nogach na maksymalnych swoich obrotach. Tutaj się nikt nie oszczędza, biegnie naprawdę na tyle, na ile może w tym dniu. To jest ogromne zmęczenie układu nerwowego, mięśniowego, energetycznego. Także no, zdarza się, że też zwalnia się na końcówce biegów. Często się to zdarza, tak, że te międzyczasy pokazują coś tam w czasie biegu lepszego, a potem te sekundy niestety uciekają w tą niedobrą stronę bardzo szybko. No ale Karolino, ty jednak pobiegłaś rozsądniej. 16:25, 16:20, ta najszybsza trzecia piątka w twoim wykonaniu 16:15 i czwarta 16:29. Natomiast tu mieliśmy bardzo szybki początek, 16 minut, 16:04, 15:35, no i później ta czwarta piątka aż o minutę 10 wolniej, 16:45. Także troszeczkę za mocno ją niosły nogi. To jest ta dojrzałość, tak? Ponieważ... No i znajomość trasy. Znajomość trasy, bagaż doświadczeń. Hajomot 20 lat mniej niż ja, więc tutaj pewnie ta ułańska fantazja gdzieś się włączyła. Ale to dobrze. Zdarza się, że zawodniczki wytrzymują, padają rekordy. No trzeba ryzykować też w swojej karierze. Wielokrotnie ryzykowałam. Wielokrotnie stawiałam wszystko na jedną kartę. Nie zawsze się to kończyło w taki sposób, jakbym chciała. Ale jeśli myślisz o dużych wynikach, myślisz o czymś dużym, to musisz ryzykować, podejmować tą decyzję. I jest na mecie. Mamy kolejne osoby, które wpadają na linię mety, a my za chwilę będziemy rozmawiać z najszybszym Polakiem, z Krystianem Zalewskim. Poczekajmy może, żeby zobaczyć właśnie zwycięstwo tego biegu, w jakim to będzie czasie. Tak, jest poniżej godzina 8, godzina 7:51, nowy rekord trasy, zwycięstwo. Fantastyczny bieg, fantastyczny występ zawodniczki z Etiopii. Gratulujemy, rekord życiowy nabiegany też w Poznaniu, także wyjedzie też z rekordem życiowym. Nowy wynik w jej
sportowym resume, myślę, że może być z siebie dumna i zadowolona. Czekamy na oficjalne potwierdzenie czasu. Godzina 7 minut i 54 sekundy, czyli rekord trasy poprawiony aż o 84 sekundy. Nie słyszeliśmy dokładnie, co powiedział Krystian Zaleski, ale myślę, że dotrzemy do tych informacji i będziemy wiedzieć, jakie ma tutaj wspomnienia i jakie ma swoje własne doświadczenia dzisiejszego biegu. Widzieli Państwo, jak na linię mety wpadała zwyciężczyni Anhalem Wibinech Haimanot, 22-letnia Etiopka. Poprawiła rekord życiowy, do tej pory godzina 8.09 z Kopenhagi z ubiegłego roku, no ale to, co dla nas najważniejsze, że dzisiaj poprawiła rekord trasy, pobiegła szybciej niż godzina 9, a nawet szybciej niż godzina 8, tak jak zapowiadano, godzina 8 może być złamana i tak też się stało. Oficjalny czas godzina 7 minut 54 sekundy i to jest czas lepszy o minutę i 24 od dotychczasowego rekordu trasy, no i to jest wynik taki liczący się już. Tak jest i to jest też, nie jest zaskoczenie, bo tutaj była ona upatrywana w roli faworyta. I prosimy o brawa, drodzy Państwo, to będzie druga. Zgodnie z przewidywaniami, jakie tutaj właśnie trenerzy etiopscy jej przekazali organizatorom, chciała bieg na godzinę 7, miała idealnie poprowadzony bieg w tym tempie. Przypomnijmy, Łukasz Nowak pomógł w uzyskaniu tego wyniku. No i mamy kolejną zawodniczkę, zawodniczka z Ugandy, ta, która też długo walczyła o zwycięstwo. Godzina 10.11, no niestety ta końcówka zdecydowanie wolniej niż początek. Ale to się zdarza właśnie, że gdzieś tam zapłaciła za to mocne tempo, szukając szansy o dobry wynik. Godzina 10 z malutkim haczykiem. Zawodniczka numer 2 na mecie 15. edycji poznańskiego półmaratonu. No i jednak... Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem zapytać na sam początek, jak wrażenia na gorąco pobiegu? No przede wszystkim wiadomo, jest niedosyt, zawsze chciałoby się bić rekordy życiowe. W tym wypadku trzeba poprawiać rekord Polski, więc to nie jest taką łatwą sztuką. Jednak cieszę się, że mimo wszystko ten deszcz trochę przystał w trakcie biegu. Kibice dopisali gorąco, nas dopingowali, więc naprawdę jest fajnie. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę te warunki atmosferyczne, godzina 04 to wynik satysfakcjonujący? Wiadomo, jest niedosyt. Biegałem w karierze już dużo szybciej i to wielokrotnie, więc na pewno jest niedosyt. Jednak celem numer jeden dla mnie tej wiosny jest 7 maja maraton w Pradze. To są przygotowania, pod które wszystko podporządkowuję, więc forma ma dopiero przyjść. Biorę to na klatę, wynik i trenuję dalej. Mówił Pan o tym, że ta pogoda się zmieniała. Stało się tak, że jest troszeczkę cieplej już w Poznaniu niż na samym początku. Ten deszcz ustał. Ogólna pogoda do biegania w miarę dobra? No tutaj zależy, kto lubi biegać w deszczu po mokrym asfalcie. To raczej nigdy nie sprzyja nam. Jednak nie ma co narzekać. Bywało gorzej, więc naprawdę dzisiejsza pogoda była całkiem niezła. Super. Tyle Krystian Zalewski. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mieliśmy tutaj okazję wysłuchać Krystiana Zaleckiego, który pochwalił poznańskich kibiców. To się zmieniło na przestrzeni ostatnich 15 lat. Wygrywałem pierwszą edycję poznańskiego półmaratonu i wtedy nas, poznaniaków kibicujących na trasie, była garstka. Nie było widać Państwa. Teraz zawodnicy Was dostrzegają, doceniają. Jesteście nieocenionym wsparciem zarówno dla elity, jak i dla amatorów. Bardzo serdecznie Wam za to dziękujemy. Ale na pomarańczowym dywanie, Janusz, widzimy chyba pierwszą Polkę, Monikę Jackiewicz. Tak mi się wydawało, że ta sylwetka mignęła. No i będzie to pewnie wynik w okolicach godziny 13, delikatnie poniżej. Poczekajmy na oficjalny rezultat Moniki Jackiewicz. Tak, tak, zbliża się, przed nią jest chyba jeszcze zawodniczka z Kenii. I to jest Monika Jackiewicz, nie pomyliłam się. Krzyś Stefanowicz po prawej stronie, uciekający, dający tę finisz zawodniczce. Godzina 13.01. Poniżej troszkę oczekiwań pewnie. Monika, nic się nie stało.
Poznański za tobą. Czekamy na ciebie na maratonie poznańskim na jesień. W kuluarach powiedziałaś mi, że bierzesz pod uwagę ten start, także mimo dzisiaj troszeczkę słabszego występu, na pewno tutaj będziemy czekać na ciebie za kilka miesięcy, abyś mogła powalczyć o minimum olimpijskie. No niespodzianek dzisiaj mamy in plus i in minus sporo. Tuż przed Moniką kończyła bieg Beatrice Czemke Moi Mutai. No i co ona ma powiedzieć, skoro miała najlepszy rekord życiowy do dzisiejszego biegu, godzina 7:29. No a tutaj ukończyła bieg prawie 5,5 minuty wolniej. Mamy oficjalny czas Moniki Jackiewicz, godzina 13:05. Jeszcze raz wygrała Anszalem Łybinek, godzina 7:54. I jest na mecie. Ta... Jednak jest, tak, zginęła nam Betty Czepkoni, która też była upatrywana w rolach faworytki tego biegu, czyli ta zawodniczka z fajnym wynikiem w maratonie 2:23, czyli dobiegła do mety z czasem godzina 14. Czy w granicach swojego oficjalnego rekordu życiowego z półmaratonu, bo w czasie maratonu pobiegła 3 minuty szybciej. Było jakieś zamieszanie z jej międzyczasem po 10 kilometrze. W tej chwili mamy informację, że to była godzina 34 minuty, więc coś się tam nie zgodziło, ale rzeczywiście nie była dzisiaj najlepiej dysponowana. Czekamy jeszcze na Sabinę Jarząbę. Już dostrzegłam ją na mecie. Sabina na mecie, druga Polka, godzina 14:30. Rekord życiowy Sabiny. To będzie, ponieważ jest to jej oficjalny debiut. Zatem wyjedzie z rekordem życiowym z Poznania. Druga Polka na mecie, drodzy państwo. No więc ciekawy bieg, zarówno ten mężczyzn, jak i kobiet. Nie do przewidzenia, że zające, pacemakerzy w biegu mężczyzn tak szybko zrezygnowali. To tempo na początku było bardzo silne, nawet szybsze od rekordu trasy. No i to w jakiś sposób może zadecydowało, że te czasy może by były jeszcze troszeczkę lepsze, gdyby pacemakerzy lepiej wywiązali się z zadania. Oczywiście, że tak. Pewnie rzutowało to na końcowy wynik tutaj na mecie. No ale tutaj będą oni rozliczani już nie przez nas, jeśli chodzi o pacemakerów, a przez organizatorów tego biegu. No i oczywiście na metę wpadają teraz ambitni amatorzy, jak to nazywam zawodników. Godzina 15:16, drodzy państwo, to też są świetne wyniki. To są osoby, które pracują, mają rodziny, na co dzień zajmują się zupełnie czymś innym niż bieganie. Bieganie jest w ich życiu pasją, hobby, godzą to ze swoimi trudnościami życia codziennego. Także wielkie brawa dla nich, to wy dzisiaj, moi drodzy, tworzycie ten bieg, tworzycie atmosferę i jesteście tak samo ważni, jak ci, którzy dobiegli na metę kilka minut temu. A ci, którzy zazdroszczą amatorom, biegnącym jeszcze, będą biec tutaj przez godzinę, nawet przez półtorej, to mogą też zacząć swoją karierę, bo na to nigdy nie jest za późno i trafia się wspaniała okazja w najbliższą sobotę na poznańskiej Cytadeli. Będzie już 500. parkrun. Tam można zacząć. I za chwilę kolejny meldunek z trasy. Dobra. A my jesteśmy na ulicy Hetmańskiej. Tutaj zazwyczaj mamy dosyć gęsty ruch samochodowo-tramwajowy, ale teraz opanowali tę trasę biegacze, bo musimy też pamiętać, że na starcie stanęło dzisiaj 8,5 tysiąca biegaczy. I nie tylko elita, która jest już na mecie, ale także i ci biegacze amatorzy, którzy celują w 2 godziny, a czasami nawet 2 godziny i więcej. Oni wciąż biegną, są teraz mniej więcej w połowie trasy i potrzebują chyba najbardziej tego wsparcia. Jest muzyka na żywo, są też kibice na drodze i zbijają sobie z nimi piątki.
piątki. To jest też grupa zawodników, która, widzimy, jest poprzebierana w różne zabawne stroje. Są to też rodzice z dziećmi w specjalnych wózkach, także tutaj musimy pamiętać o tym aspekcie tej jakże wielkiej imprezy, że to jest impreza dla każdego, że to jest impreza dla ludzi w każdym wieku, także dla rodzin z dziećmi, co też właśnie widzieliśmy po drodze. Dla specjalnych grup znajomych widzimy, że ten sznur biegaczy tak naprawdę on się cały czas nie przerywa, a przecież w tym punkcie elita była już długi, długi czas temu. Widzimy teraz flagi pacemakerów, którzy tutaj właśnie biegną na 2 godziny. Pozdrawiają nas także i uczestnicy, także widzimy, że tutaj wszyscy świetnie się bawią, nie tylko kibice poza trasą, ale także i zawodnicy na samej trasie. Także tutaj na Hetmańskiej jeszcze parę kilometrów ten sznur się pewnie będzie ciągnąć z zawodnikami, tymi, którzy celują, tak jak mówiłem, w 2 godziny, 2 z hakiem. A my w tym momencie oddajemy z powrotem głos do komentatorów. Możemy chyba delikatnie, jeśli chodzi o występ elity, podsumować ten bieg, Janusz. Mamy... No myślę, że tak. Bieg pań, nie jesteśmy zawiedzeni. Wspaniały rekord trasy. Coraz bliżej wyników, które padały do tej pory tylko w Gdyni. Jeśli chodzi o ten rezultat, to mamy 10 wyników lepszych w Gdyni podczas Mistrzostw Świata i tylko jeden z, dwa z Warszawy. Rekord Poznania będzie zatem wysoko. Natomiast... Jest też to wynik taki wyśrubowany troszeczkę, bo ta zawodniczka urwała tutaj... No świetnie finiszowała, prawda? Tak jest, urwała z mojego rekordu dość znacznie, także no za rok kolejna osoba, kolejna zawodniczka, która będzie chciała pokusić się o ten rekord trasy, będzie musiała no już dużo, dużo więcej chyba pracy i zaciętości tutaj pokazać. No tak, teraz wychodzi słońce, pewnie gdyby było tak troszeczkę lepsze te warunki były, to kto wie, czy jeszcze kilkanaście sekund nie mogłaby z tego urwać, bo jednak mimo wszystko troszeczkę ta mrzawka przeszkadzała. Jeśli chodzi o bieg mężczyzn, no to troszeczkę tu można powiedzieć, że szkoda, że pacemakerzy tak wszystko szybko odpuścili czołówkę, nie byli chyba przygotowani na tak szybkie tempo. No i ta trójka Etiopczyków była zdana na własne siły. Junior wpisał się bardzo dzielnie, walczył o każdą sekundę, troszeczkę w końcówce sił zabrakło, ale to chyba między innymi dlatego, że ta trzecia piątka znacznie poniżej 14 sekund mocno nadwątpiła jego siły i w tej sytuacji no warto i tak go podziwiać, no bo przecież on uzyskał jako zwycięzca w półmaratonie poznańskim drugi wynik, tylko raz było szybciej. Tak jest, także wielkie brawa dla niego. 5 pierwszych miejsc to czasy poniżej godziny 2. Jeden wynik 60 minut 27 to zwycięzca 15 edycji poznańskiego półmaratonu. Kolejny zawodnicy to wyniki godzina 1 z malutkimi haczykami. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. Kłaniamy się. Janusz Rozum, dziękuję serdecznie. Karolina Nadolska i do zobaczenia może za rok. Trasa bardzo fajna, mnóstwo kibiców, pogoda też fajna, bo było chłodzenie, więc no jestem jako pierwsza, dobiegam do mety jako pierwsza Polka, pierwszy raz biegam półmaraton w Poznaniu, także no wrażenia bardzo fajne. Gratulujemy, też słyszałem, że sporo kibiców na trasie nam się pojawiło. Bardzo mnóstwo, szczerze byłam w szoku po prostu, bo tak naprawdę co kawałek na jakimś zakręcie mnóstwo, mimo że na początku padał deszcz, ale poznaniacy dopisali, naprawdę, nawet koziołki były. I poziom też wysoki, prawda? No bo dzisiaj jednak rekord trasy, jeżeli chodzi o panie, to też jest taka niebagatelna sprawa.
No tak, widać było, że dziewczyny od początku już dyktowały bardzo mocne tempo. Nie wiedziałam, że rekord trasy, dopiero się od pana teraz dowiedziałam. Trasa jest fajna, więc no rekordy mogą się sypać. W takim razie zapytam jeszcze na sam koniec o plany na przyszłość. Jak to wszystko wygląda? Teraz oczywiście regeneracja, a co potem? Na pewno będę chciała wystartować na 10 km. No i na jesieni będę próbować wypełnić kwalifikację olimpijską w maratonie na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Życzymy samych sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam. Tyle Monika Jackiewicz po biegu w poznańskim półmaratonie, ale ze mną jest już ambasadorka tego biegu, multimedalistka Mistrzostw Europy zarówno w hali, jak i na otwartym stadionie, Sofia Enaui. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Sofia, była okazja, żeby śledzić ten bieg, czy dzisiaj trochę inne obowiązki? Nie, ja jestem cały czas tutaj właśnie z naszymi biegaczami, zarówno z biegaczami byłam właśnie na starcie, obserwowałam sobie właśnie rozgrzeweczkę całą, dodatkowo byliśmy na starcie, także fajnie jest być w tym właśnie świadku biegowym, bo to jest dla mnie takie wyróżnienie, że mogę być jakby twarzą tego biegu przede wszystkim jakby biegowego programu, tak, biegajmy razem. W tym świadku lekkoatletycznym cały czas, no bo to jest coś, co towarzyszy mi każdego dnia. Chyba dobrze czujesz się w tej roli, prawda? To jest taka kontaktowość, bycie wśród ludzi. Tak, ja bardzo dobrze się czuję. No i właśnie przede wszystkim bardzo lubię ludzi, bardzo lubię kontakt właśnie z ludzi, bardzo lubię właśnie obserwować jakieś takie zmagania lekkoatletyczne, zmagania sportowe, a te, które obserwujemy właśnie w dniu dzisiejszym, czyli to, co się dzieje na półmaratonie, to jest dla mnie z jednej strony coś innego, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że to jest mi bardzo bliskie, no bo lekkoatletyka, bieganie to jest coś, co robię każdego dnia. Ludzie podchodzą, pytają, o co najczęściej? Jakie są takie wątki, które w stosunku do ciebie wyciągają? Znaczy, przede wszystkim właśnie wielu ludzi mnie pyta właśnie, jak się nie stresować właśnie przed startami, jak do danego biegu się przygotować. Ja też takiego doświadczenia, że tak powiem, do przygotowania w biegach długich nie mam, dlatego też tak spokojnie do tego właśnie podchodzę, no bo też jakby nie mogę doradzić właśnie w 100% tak naprawdę biegaczom, którzy rywalizują tutaj na długich dystansach, ale mam doświadczenie sportowe, lekkoatletyczne i tym, co mogę, tym, co wiem, zawsze się tak naprawdę bardzo chętnie dzielę. A trochę komentując te wyniki dzisiejsze, bo śledziłaś, tak jak mówisz, ten dzisiejszy start, rekord trasy wśród pań. Jak ty ocenisz to z perspektywy? Tak, wielka szkoda, bo rekord trasy, z tego, co się orientuje, należał do Karoliny Nadolskiej, która właśnie tu komentowała ten bieg. Także też właśnie się spodziewałam, jak ta biegaczka tutaj była na 120 metrów do mety. Spodziewałam się, że rekord właśnie trasy padnie. Także wielka szkoda, bo to był taki historyczny moment i Karolina miała ten rekord trasy. No szkoda, że nie utrzymał się dłużej. Z tego, co się orientuję, to zakończyła właśnie karierę, bo ta decyzja była jakoś właśnie chwilkę przed tym tutaj właśnie startem na tym dystansie. No wielka szkoda, no bo odchodzi tak naprawdę wielka tuza, że tak powiem, biegów długich. No będzie nam jej na pewno bardzo brakowało, ale niemniej właśnie jednak zawsze jak podchodzą takie wielkie gwiazdy lekkiej atletyki w Polsce, no to zawsze mamy takie wielkie nadzieje, że gdzieś tam z tyłu będą te gwiazdy, które właśnie nawiążą do tych wielkich sukcesów. No i mam nadzieję, że to tak będzie. Trochę Karolina żartowała przed transmisją, że właśnie bardzo medialna się stała w ostatnich dniach, no bo na wszystkich portalach jej nazwisko się przewijało. To, że ty jesteś tutaj z nami w studiu, też jest to dobra okazja, żeby wykorzystać twoje doświadczenia, twoją wiedzę i twój dorobek. Jak wyglądają ostatnie dni przed startem w twoim wypadku? Bo to można też przełożyć na zawodników, którzy dzisiaj startowali. No właśnie, w moim przypadku to jest też tak, że ja do każdego startu tak naprawdę nie przygotowuję się na parę dni do rozpoczęcia tego startu. To może wydawać się śmieszne, ale tak naprawdę ja chodzę codziennie do pracy. Oczywiście to nazywam właśnie swoimi dwa razy dziennie treningami i tak naprawdę do tego startu podchodzę na tyle poważnie, że do niego się szykuje wiele tygodni czy wiele miesięcy. Także dla mnie jakby każdy dzień, który mnie przygotowuje do tego startu, to jest taki wyjątkowy dzień, no bo każdy mnie przesuwa gdzieś tam właśnie o ten jeden stopień do przodu. Także no te ostatnie dni przed startem są takie bardzo spokojne, bardzo regeneracyjne. Ja staram się, że tak powiem, tą swoją energię, że tak powiem, w sobie gdzieś tam schować, no i dopiero właśnie z tej swojej najlepszej strony się pokazać na starcie. To jest też dieta bardzo
bardzo tak naprawdę bogata w te węglowodany, ale tutaj też wszyscy biegacze, którzy właśnie, którzy rywalizują na tym dystansie, wiedzą, że ładowanie tymi węglowodanami to jest coś absolutnie najważniejszego. Też tak naprawdę sen to jest taki bardzo ważny aspekt ogólnie treningowy. Takie mam wrażenie czasami, że te takie kwestie regeneracyjne są dużo ważniejsze niż to, co czasami się wykonuje na treningu, bo można bardzo dobrze trenować, a później tak naprawdę tą regeneracją właśnie zepsuć wszystko. Także ja zawsze zachęcam właśnie biegaczy wszystkich, nie tylko tych, którzy przygotowują się do rekordów życiowych, żeby właśnie zwracali bardzo mocną uwagę na regenerację, na sen, na dobre odżywianie, no i przede wszystkim na dbanie o siebie, bo jak ma się taki naoliwiony, że tak powiem, organizm, to łatwiej się rywalizuje, i łatwiej się goni te swoje wszystkie rekordy życiowe. No właśnie, a propos tych treningów, kiedy te treningi odpuścić, bo to też zdaje się, że w twoim przypadku ewoluowało. Kiedyś powiedziałaś o tym, że kiedyś chciałam trenować do ostatnich dni, a to nie było dobre. Tak, dokładnie. Ja kiedyś byłam tego typu zawodnikiem, który tak naprawdę łapał każdy dzień, bo zawsze mi się wydawało, że tego treningu jest właśnie za mało i czegoś właśnie mi brakuje. To doświadczenie lekkoatletyczne, które nabywam właśnie latami, ten spokój i przede wszystkim ta dojrzałość, jaką nabrałam w ostatnich latach, to pozwala mi mieć wielką pewność siebie, że to, co zrobiłam, jest absolutnie tak naprawdę wystarczające, bo na parę dni do tego docelowego startu już nic za wiele nie możemy zmienić. Oczywiście możemy zmienić, ale na minus, że tak powiem. Także warto jest właśnie zaufać gdzieś tam właśnie sobie, temu przygotowaniu, swojemu trenerowi i temu, że to, co zrobiliśmy w ostatnich tygodniach, czyli miesiącach, to jest wszystko. No, mieć taki wewnętrzny spokój, bo absolutnie bardzo płynnie przeszłaś do tej kwestii mentalnej, do tego podejścia. Ty o tym bardzo dużo mówisz w ostatnich latach. Współpraca z profesorem Janem Blecharzem. To rozgrywanie biegów w głowie. Jak duże to ma znaczenie? Dla mnie ma bardzo duże znaczenie. Z tego względu, że zawsze wizualizacja tego biegu, tego wymarzonego biegu absolutnie, to jest coś, na co ja bardzo mocno stawiałam właśnie nacisk. Także też tak to wygląda właśnie w tych latach, że bardzo mocno wizualizuję sobie swój cel, który chcę osiągnąć, to co chciałabym, żeby się wydarzyło na bieżni, najpierw sobie właśnie wizualizuję w głowie, więc wiele rzeczy tak naprawdę, które sobie upatrzyłam kolokwialnie i wymyśliłam w ostatnich latach, że właśnie się staną, a czasami mogłoby się wydawać, że to się nie wydarzy, właśnie się działy. Także wszystkim ogólnie biegaczom, którzy mają jakieś takie wewnętrzne marzenie i na początku jeszcze nie wierzą, że może to wszystko się wydarzy, to poleciłabym, żeby bardzo mocno wierzyli w siebie i ta wiara faktycznie przekłada się naprawdę na wielkie rzeczy, na bieżni, czy właśnie na ulicy, tak jak dzisiaj. Dla wielu biegaczy dzisiejszy start był takim docelowym startem, przynajmniej na jakiś czas. W twoim przypadku, z twoich doświadczeń, jak długo czeka się na taki start? Wiesz co, niektórzy czekają tak naprawdę na swoje życiowe biegi. No tak naprawdę całe życie, ja to tak się śmieję, że czasami właśnie w życiu biegaczy jest tak, że czasami na taki wyjątkowy bieg się czeka całe życie, no i zdarza się tylko raz. Więc ja tak sobie myślę, że na pewno mamy tutaj na trasie biegaczy, którzy pobili rekordy życiowe, którzy są bardzo zadowoleni z siebie i którym dzisiaj ta właśnie przysłowiowa gwiazdka na niebie zaświeciła. Także mam nadzieję, że mamy tu tak naprawdę jak najwięcej właśnie ludzi, którzy biegają z takimi wielkimi, szczerymi uśmiechami na metę, ale mam wrażenie, że mało ludzi, tak naprawdę ludzi tutaj będzie, którzy będą z tego biegu niezadowoleni, bo samo uprawianie lekkiej atletyki, samo uprawianie sportu to jest tak wielka dawka endorfin, która naprawdę, myślę, że bombarduje wszystkich ogólnie biegaczy, którzy właśnie tutaj dzisiaj są. Kiedy już zbliża się ten docelowy start, stres narasta. Kiedy on najbardziej jest odczuwalny? Stres w moim przypadku jest odczuwalny najbardziej w dzień tego startu. Ja bardzo mocno czuję to po sobie, że faktycznie ten stres jest taki coraz większy, tak powiem. Jak już wstaję, to czuję, że dzisiaj jest właśnie bardzo ważny dzień. No i to czuję nie tylko takim, że otwieram swój taki biegowy kalendarz, bo wiem, że to jest właśnie ten ważny dzień, ale też wiem po sobie, jak właśnie wstaję, że ta nerwówka
czasami właśnie wykonywanie niektórych, mam wrażenie, rzeczy, bo tak naprawdę mam wrażenie, że rzeczy, które jakby nie sprawiały tak naprawdę, no czasami jest taka nerwówka, że wypada coś właśnie z rąk. Także mam nadzieję, że dzisiaj nikomu nic nie wypadało z rąk, tak jak mi czasami, i że wszyscy biegacze byli przygotowani do tego startu znakomicie, a czasami jest taka mała nerwówka i taka mała presja, myślę, że pomaga, jak to przekuć w pozytywną mobilizację, ten stres, żeby on nas nie paraliżował? No ja tak naprawdę wiele lat nad tym, myślę, że pracowałam z tego względu, że stres jest czasami deprywatny. Ja też wiem, jak to jest z każdej strony, z tego względu, że byłam kiedyś bardzo młodą zawodniczką, która już właśnie startowała na wielkich imprezach. Nie zawsze to bywało tak, że ten stres to był taki, no myślę, że bodziec, który mi pomagał. Wielokrotnie było tak, że czasami, wiadomo, nerwówka w czasie rozgrzewki czy w czasie biegu była i delikatne błędy się tak naprawdę się przejawiały, ale z drugiej strony myślę, wspominałam wcześniej, że ta nerwówka taka delikatna, to jest taki bodziec, który powoduje, że organizm tak naprawdę myślę, że przez trudy do gwiazd. To wciąż twoje życiowe motto? Tak, 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 dokładnie. Tak naprawdę gdzieś tam na mojej ścieżce biegowej to pojawiało się, wielokrotnie się pojawiały jakieś takie zakręty życiowe, które miałam wrażenie czasami, że wybijały mnie z tego rytmu biegowego, żeby na nowo właśnie wrócić i osiągnąć właśnie jeszcze lepsze rezultaty. Także czasami taki mały szpieczek nos, czasami takie małe podpinięcia, to powoduje faktycznie, że człowiekowi się bardziej źle, człowiek właśnie wraca myślami do tego. Także to jest coś, co bardzo lubię, to jest coś, co faktycznie sprawia mi wielką ogólnie przyjemność. No i ktoś nie chce mi zabrać, także ja no, tak naprawdę sobie nie pozwolę. Wielokrotnie właśnie w moim życiu biegowym zdarzało się tak, że na chwilę gdzieś tam właśnie tej swojej ukochanej lekcji do tyki wypadałam, żeby wracać jeszcze na wyższym spotkaniu. Kilka miesięcy temu w jednym z wywiadów powiedziałaś takie słowa: przekonałam się, że sukcesy smakują najlepiej, gdy osiąga się je znosząc wcześniej olbrzymi ból i zawód. Medal w Monachium smakował najlepiej? No najlepiej. Z tego względu, że faktycznie mój wielki dolegli taki powrót po 20 latach dzień obecności. No to było coś absolutnie wyjątkowego, z tego względu, że wiadomo, jak ciebie nie ma w tym świadku lekarza, w tym świecie, który sprawia ci ogromną właśnie przyjemność, bo każdy trening, każdy zawodnik i każde poznanie, jakie mam właśnie w czasie biegu czy treningu, to jest coś dla mnie absolutnie wyjątkowego, także ja tym żyję i no to tak naprawdę sprawia mi ogromną przyjemność, więc ja mówię, ta kultura zabrała mi właśnie możliwość startowania na najważniejszych imprezach, właśnie przede wszystkim startowania na Igrzysk Olimpijskich w Tokio, no to bardzo, bardzo mi tego przez chwilę zabrakło tak naprawdę, więc bardzo się cieszę, że wróciłam do lekki. I Monachium jest właśnie o tyle symboliczne, że faktycznie medal i kolor tego medalu nie miał na tyle znaczenia, jakby na to wszystko patrząc, bo ta moja długa droga do powrotu do lekki, to wszystko, co się zdarzyło, to była taka naprawdę wielka satysfakcja. A tak się zdarzyło, że medale na otwartym stadionie zdobywałaś w Niemczech właśnie. Najpierw Berlin 2018, potem Monachium 2022. Jakoś sobie wartościujesz te medale? No medal w Berlinie był dla mnie wyjątkowy, bo był pierwszy medal, który zdobyłam tak naprawdę na otwartym stadionie jako seniorka, więc on zawsze bardzo fajnie smakuje, no bo zawsze pierwsze medale się bardzo mocno pamięta. Z drugiej strony Monachium to było trzecie miejsce, więc wiadomo, że troszeczkę gorzej niż to, co było w Berlinie, ale z drugiej strony wielki powrót do Lechia Wieliki. No i takie, no myślę, że wspaniałe, no i wyjątkowe emocje, jakie we mnie były. Bardzo ciężko jest mi te medale do siebie porównać, bo do każdego medalu byłam zupełnie inaczej przygotowana. Każdy medal dał mi zupełnie inne wyznania. Każdy medal zupełnie inaczej smakuje. Ja tak naprawdę, jak na to wszystko patrzę, to te swoje wszystkie medale na Mistrzostwach Europy bardzo doceniam, bo każdy właśnie niesie za sobą inną historię, jak to mówią. To a
propos tego Berlina, bo ja pamiętam, miałem okazję śledzić mistrzostwa w Berlinie z perspektywy trybun. Pełen stadion, 80 tysięcy ludzi, zwłaszcza na sesjach wieczornych, wtedy w Berlinie było. Wy to słyszycie? Do was dociera ten stadion? Stadion do nas dociera. O tyle, że po prostu ten szum, który był w Berlinie, to było absolutnie coś takiego, no niepowtarzalnego. Ja tego nie doznałam właśnie startując w tamtym ogólnie roku w Monachium. No Berlin był wyjątkowy pod wieloma względami. Pełen stadion na każdej sesji. No to jest coś absolutnie, o czym ogólnie marzy każdy lekkoatleta. To nie jest też tak, że na każdych zawodach lekkoatletycznych te stadiony są właśnie przepełnione. Także jak się wchodzi na taki stadion, jak się widzi, że ludzie przychodzą dla ciebie, no bo było wielu właśnie ludzi z naszymi flagami polskimi, no bo to było coś absolutnie takiego bardzo wzruszającego. I te zawody naprawdę super wspominam. Pytam o to też w kontekście dzisiejszych zawodów na trasie. Kibice, którzy są, gromadzą się na linii biegu, oni pomagają zawodnikom, to gdzieś skrzydła dodaje taki dodatkowy. Ja myślę, że na pewno, też na pewno wielu biegaczy tutaj nie tylko w samotności przyjechało, ale też na pewno rodziny tu dopingują swoich ukochanych. To jest coś, co niesie na pewno. Na pewno ludzie, którzy czekają na ciebie na mecze, w szczególności ludzie, którzy są ci bardzo bliscy, to jest coś absolutnie wyjątkowego, no bo tak naprawdę nie trenuje się tylko i wyłącznie dla siebie, też się trenuje właśnie, żeby oglądać takie chwile, że ludzie na ciebie czekają, że ludzie są z ciebie dumni, to jest coś absolutnie wspaniałego i ta wielka, no myślę, że lekkoatletyczna rodzina, która się tutaj właśnie dzisiaj znajduje, to jest coś, co pokazuje, że sport właśnie przede wszystkim bardzo mocno łączy wszystkich ludzi, lekkoatletyka, właśnie bieganie, to jest właśnie sport taki, no tak naprawdę, jak to nazywają, właśnie masowy, no i to widać ten taki, tą taką ogólnie moc tutaj właśnie, jak oglądałam ogólnie biegaczy, którzy startowali tutaj, no to naprawdę widać to, że wielu ludzi chciało tutaj właśnie przyjechać, no i chciało rywalizować tutaj. A na Państwa ekranach w tym momencie trwa dekoracja najlepszych zawodników, Sikija Sabate na miejscu trzecim, za chwilę także kolejni zawodnicy, którzy wchodzić będą na podium, a my będziemy też cały czas z Sofią Ennaoui omawiać dzisiejsze zawody. Powiedziałaś kiedyś, sport dał mi cierpliwość. Jak to jest z tą cierpliwością w sporcie? Sport w ogóle dał mi wiele takich, no myślę, że cudownych po prostu cech charakteru, który nabyłam właśnie przez ostatnie 13 lat uprawiania sportu. No to jest też taka fajna przygoda, ja myślę, że dla każdego dzieciaka, który uprawia sport, no bo sport właśnie przede wszystkim bardzo mocno kształtuje charakter. Dzięki temu, że uprawia się lekkoatletykę każdego dnia, człowiek się przyzwyczaja do tego, że te porażki to jest tak naprawdę codzienność. No i my obcujemy, czy z wielkimi zwycięzcami, czy z wielkimi porażkami tak naprawdę każdego dnia. Więc to jest coś, co ja akceptuję tak naprawdę. Sport też dał mi, tak jak właśnie mówiłam, wiele cierpliwości, no bo takie wykuwanie tej formy czasami, jak ci nic nie wychodzi, to jest coś czasami, co może deprymować, a z drugiej strony to jest coś czasami, co pomaga ci faktycznie doceniać te wszystkie wyjątkowe sukcesy na końcu. A Freddie Mercury, który śpiewa We Are The Champions, to dla Haftamu Gebreselassie, zwycięzca dzisiejszego półmaratonu w Poznaniu w czasie godziny i 26 sekund. On właśnie jest na pierwszym miejscu. Bardzo dobrze znany ci Włodzimierz Szaranowicz kiedyś powiedział o tobie takie coś. Lubię sportsmenki, które mają iskrę w oczach. Zachwyciła mnie swoim temperamentem. Ona kocha sport. Ludzie męczą się czasami, nawet mając sukcesy. U niej ta męka polega na tym, że chce strasznie dużo zdobyć szybko. Co zatem chce zdobyć, Sofia Ennaoui? Tak, dokładnie. Faktycznie ta moja cierpliwość była gdzieś tam właśnie wykuwana przez ostatnie lata. No, tak naprawdę znamy się doskonale z Włodzimierzem Szaranowiczem. No i wielka szkoda, że już nie ma go tak naprawdę na stałe w tym świadku sportowym. Z tego, co się orientuję, obserwuję te nasze zmagania lekkoatletyczne, zmagania sportowe, bo tak jak ja jest wielkim fanem sportu i tak jak ja, no, absolutnie uwielbiam zmagania sportowe. Więc co ja bym
bym chciała osiągnąć. Na pewno moim wielkim celem jest to, żeby zdobyć medal na Mistrzostwach Świata. Na pewno tym największym celem absolutnie dla każdego ze sportowców jest to, żeby zdobyć medal olimpijski. To jest coś tak naprawdę, o czym ja śnię każdego dnia i to jest coś, co jest moim właśnie motorem napędowym do tego, żeby wychodzić na te ciężkie treningi. Nie ukrywajmy, czasami się nie chce i każdemu z nas czasami się nie chce wyjść na trening, nawet jak ktoś ma wielką w sobie pasję, tak jak ja. Nawet jak ktoś naprawdę uwielbia robić to, co robi, to czasami się pojawiają naprawdę ciężkie momenty w życiu, że czasami bardzo jest trudno się zmobilizować do wykonywania treningów, które naprawdę są bardzo wymagające. Także to są takie moje na razie dwa cele przede mną. No a co dalej? Na pewno chciałabym powiększyć swoją kolekcję medali na Mistrzostwach Europy. To jest na pewno też coś, co będę chciała robić, no bo nie kończę kariery na startach w tym czy w następnym roku, więc jeszcze na pewno wiele fajnych rzeczy przede mną. Mówisz o igrzyskach, rozdział Tokio, łatwo było przepracować w głowie? No zakładam, że nie, to jest myślę, że pytanie retoryczne. Kto ci pomógł ten czas przepracować? Nie, to długo we mnie siedziało, ale długo we mnie siedziało z tego powodu, że faktycznie do Tokio byłam no, naprawdę znakomicie przygotowana i też nie ukrywam tego, że myślałam, że będę w czołówce na Igrzyskach Olimpijskich. Naprawdę ta forma była no, znakomita przed Igrzyskami Olimpijskimi, także też no, wielka szkoda, że nie mogłam jej wtedy wykorzystać, ale tak sobie zawsze tłumaczę w życiu, że na te najlepsze i na te największe sukcesy się czasami długo czeka, więc ja mam nadzieję, że medal na Mistrzostwach Świata no, i medal na Igrzyskach Olimpijskich to jest tylko kwestia czasu. A wracając do twojego pytania, tak naprawdę z wieloma rozterkami czy z wieloma rzeczami, z którymi trzeba sobie poradzić. Mam takie wrażenie, że człowiek sam sobie z tym wszystkim radzi, bo jak sobie takich właśnie rzeczy nie poukładamy w głowie, gdzieś tam właśnie w samotności, to nikt nam tak naprawdę nie pomoże. Także ja już ten swój właśnie rozdział, czyli Tokio 2021, zamknęłam dawno, bo dzięki temu, że ta forma przyszła właśnie tak naprawdę w następnych latach, to dało mi taką iskrę nadziei, że to co jeszcze najlepsze przede mną. Jeżeli chodzi o iskrę, to z iskrą w tym momencie na podium wchodzą zwycięzczynie wśród pań. Likima Ayel na miejscu trzecim, Juliet Chekwol na miejscu drugim i zwycięzczyni Etiopka Winnet Anhalem. Ona w tym momencie odbiera nagrodę za miejsce pierwsze, 10 tysięcy złotych plus 10 tysięcy złotych za rekord trasy. Sofia, dziś jesteś dojrzalszym sportowcem? Na pewno tak i bardzo się cieszę, bo faktycznie ta moja ścieżka biegowa i ta moja długa, lekkoatletyczna kariera, to jest takie, mam wrażenie, że pasmo wielu zakrętów tak naprawdę, na których ja się znajdowałam. Teraz jestem bardzo dojrzałym zawodnikiem, teraz jestem zawodnikiem, który tak naprawdę zdaję sobie sprawę ze wszystkiego, co dzieje się dookoła mnie. No i mam takie wrażenie, że wszystko, co takie najbardziej wartościowe w sporcie, wszystko, co takie naprawdę no takie fajne, to mam wrażenie, że ja teraz właśnie z tego czerpię takimi, myślę, że pełnymi garściami, bo czasami jak się jest właśnie młodym zawodnikiem, to czasami człowiek tego nie docenia, bo tak wszystko, starty przychodzą i tak no nie ma się refleksji do tego, co się dzieje dookoła ciebie, a teraz tak naprawdę dla mnie każdy start jest na wagę złota, no bo tak jak właśnie opowiadaliśmy wcześniej, to jak się z tego świata lekkoatletycznego wypada na chwilę no i do niego wraca, to powoduje, że ty ten sport chłoniesz, ty tym sportem żyjesz właśnie jeszcze bardziej tak właśnie namacalnie i no i tak naprawdę wszystko, co się dookoła dzieje, nie tylko moje sukcesy, ale też właśnie to, że znajdujemy się tutaj, to, że jest naprawdę no wspaniała atmosfera, to, że naprawdę ludzie się jednoczą właśnie ze sobą i to, że mamy wielkie święto biegania, to jest coś, co absolutnie mnie cieszy, bo przecież ta sytuacja, czy pandemii, czy tego, co się działo na świecie, takie mam wrażenie, że zaniepokoiła wielu ludzi. Zastanawialiśmy się, czy my do tego sportu właśnie nawiążemy, do tego wszystkiego, co się działo, no ale zobaczmy na ekrany, tutaj wielu ludzi właśnie na mecie, wielu ludzi właśnie się cieszy z tego, że uprawia lekkoatletykę, uprawia bieganie. To jest taki naprawdę widok bardzo optymistyczny.
optymistyczny, no i aż chce się patrzeć, że no ludzie chcą biegać, no i chcą się męczyć. O czym świadczy także frekwencja poznańskiego półmaratonu. 8,5 tysiąca osób w tym roku. To znacznie więcej niż w poprzednich latach. Poznański półmaraton wychodzi z tych popandemicznych czasów. Rozmawiamy podczas półmaratonu. Gdzieś ten półmaraton świta w głowie, docelowo gdzieś kiedyś zobaczymy Sofię Naui na starcie, może w Poznaniu? Na razie nie mam takich planów, z tego względu, że na razie się realizuję na dystansie, które absolutnie uwielbiam. No, biegi średnie to jest takie właśnie łączenie siły, szybkości, no i wytrzymałości, więc to jest coś, co absolutnie daje mi wiele wrażeń. Na razie nie planuję, choć takie dystanse jak właśnie ten, który tutaj właśnie oglądamy dzisiaj. Ja na swoich treningach właśnie przebiegam, ale na pewno nie w takich czasach właśnie rekordowych, jakie tutaj zaliczyły nasze zawodniczki. Także na razie obserwuję sobie gdzieś tam właśnie i na razie tak naprawdę się cieszę tym, że mogę tutaj właśnie z wami być. Mamy rok 2023, docelowa impreza tego sezonu Mistrzostwa Świata w Budapeszcie przed tobą. To jest ten start, któremu teraz podporządkowujesz. Czy to jest też jakiś element przygotowań do jeszcze ważniejszego przyszłego roku? Na razie skupiam się na Budapeszcie. To jest coś absolutnie najważniejszego. Zauważyłam właśnie w ostatnich latach, że stawianie sobie takich celów długoterminowych typu na 2 czy 3 lata do przodu nie ma absolutnie sensu. Na razie w mojej głowie jest tylko wielki cel, jaki sobie stawiałam na 2023 rok. No mam nadzieję, że to moje 5. miejsce na Mistrzostwach Świata będzie odczarowane, że może do tego mojego wymarzonego medalu na Mistrzostwach Świata się zbliżę. To jest taki cel, który myślę, że powoduje, że ja na treningach jestem w stanie się zmuszać właśnie czasami do takiego wysiłku, który czasami właśnie się wydaje gdzieś tam odległy, że tak powiem. To niech nieodległe wydadzą się te sukcesy, zwłaszcza w Budapeszcie, ale przede wszystkim w Paryżu na Igrzyskach Olimpijskich, żeby ten twój sen olimpijski się spełnił. Dziś swoimi doświadczeniami z widzami telewizji WTK śledzącymi półmaraton w Poznaniu dzieliła się Sofia Naui, multimedalistka Mistrzostw Europy i w hali na otwartym stadionie, która myślami jest już przy tym Paryżu. Sofia, bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia, a za chwilę kolejne rozmowy u nas w studiu. Dla pani łezka wokół się zakręciła przed momentem? No gdzieś tam troszeczkę, duże emocje, ale gdzieś tam w którymś momencie zadano mi pytanie, czy zmierzyłam się z brutalną rzeczywistością. Nie, to nie jest żadna brutalna rzeczywistość. Takie są koleje rzeczy. Sport ukształtował mnie jako osobę, dał mi duże możliwości. Przychodzi taki moment w karierze, że musi człowiek po prostu myśleć o swojej przyszłości. Ten moment w moim życiu nadszedł. Cieszę się, że tak naprawdę zakończyłam wysokie bieganie właśnie w Poznaniu, tak? Rekordem Polski, także taka kolej rzeczy. Dla pani to miasto szczególne, 3 razy zwycięstwo w poznańskim półmaratonie, to robi wrażenie. No gdzieś tam w statystykach tak osobiście tego nie odbieram jako jakieś wielkie osiągnięcie, natomiast wygrałam pierwszą edycję choćby, tak? 15 lat temu ten czas szybko zleciał. Tak, jest mi to miejsce bardzo bliskie, 2 najlepsze rekordy
punkty życiowe właśnie z Poznania. Cały czas są to najlepsze wyniki w tabelach historycznych, także ten Poznań jest przy moim nazwisku, pojawia się w tabelach. Często pyta się sportowców, co dalej, co po tej karierze. Widzimy doskonale, że pani odnajduje się w roli ekspertki, w roli komentatorki. Czy właśnie z tym wiąże pani swoją przyszłość? Ja bardzo dziękuję państwu, że zapraszacie moją osobę i gdzieś tam swoim takim skromnym doświadczeniem mogę się dzielić. Na dzień dzisiejszy jestem nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Od 4 lat pracuję w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Propaguję aktywność fizyczną wśród studentów. Staram się ich zarażać aktywnością fizyczną. Życie rodzinne, więcej czasu, poświęcenie przede wszystkim dziecku, które gdzieś tam musiało troszeczkę cierpieć przez to moje bieganie. Także na pewno bieganie pozostanie w moim sercu. Dalej będę biegać dla zdrowia i pokazywać, że jest to niezmiernie ważny aspekt w naszym codziennym życiu. Pani Karolino, w imieniu wszystkich miłośników biegania dziękujemy. Dziękuję pani za wszystkie piękne chwile i oddaję głos do komentatorów. Dziękuję serdecznie. Karolina Adolska, która dzisiaj komentowała poznański półmaraton, a przed chwilą w rozmowie z Pawłem Jonikiem. Wiele doświadczeń Karoliny Adolskiej, którymi mogła się także podzielić, ale u nas w studiu kolejny gość. Tym razem rozmawiać będziemy o akcji charytatywnej Biegnę dla Marysi. Ewa Przybyl, dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej w Poznaniu PKO BP. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, akcja Biegnę dla Marysi. Komu w tym roku pomagamy? W tym roku biegniemy dla 16-letniej Marysi. Marysia jest chora na porażenie mózgowe czterokończynowe i porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego. No właśnie, biegacze pomagają dzisiaj w czasie poznańskiego półmaratonu. Na czym ta pomoc polega? Jak to, gdybyśmy mogli to trochę na czynniki pierwsze rozłożyć? Fundacja PKO Banku Polskiego przekazuje darowiznę na rzecz Marysi. Żeby Marysia mogła sprawniej się poruszać, potrzebny jest zakup schodołazu i właśnie ta darowizna zostanie przekazana na zakup. A zaangażowani zostali w to biegacze. Każdy z biegaczy, który przyczepił do swojej koszulki karteczkę z napisem Biegnę dla, swoim zaangażowaniem i wysiłkiem wspiera fundację. Jaka jest wysokość tej darowizny od każdego biegacza? Nie, to nie jest od każdego biegacza. Darowizna wynosi 10 tysięcy złotych. 10 tysięcy złotych? Koszt takiego schodołazu? Ile wynosi mniej więcej? To jest kwota, która... Kwota 10 tysięcy złotych, która wspiera, no w znacznej części pokryje ten zakup. Ona bardzo, bardzo przyczyni. Schodołaz, rozumiem, że to jest urządzenie, które pomaga poruszać się tak po schodach. Usprawni poruszanie się. Dzisiaj wiadomo, poruszając się na wózku inwalidzkim, Marysia nie jest w stanie pokonać pięter. Czyli można dzisiaj także na sportowo pomóc właśnie poprzez pokonanie ponad 21 kilometrów. Program PKO Biegajmy Razem to jest program, który właśnie ma na celu wspieranie osób potrzebujących poprzez sport. Jak długo ten program funkcjonuje? Ten program funkcjonuje już od ponad 10 lat. W ramach programu PKO Biegajmy Razem sponsorujemy biegi w różnych częściach Polski i podczas tych biegów właśnie wspólnie z naszą fundacją organizowane są akcje Biegnę dla. Od początku istnienia tego programu wsparliśmy już ponad 500 osób, na rzecz których łącznie fundacja przekazała ponad 6 milionów, dokładnie 6 milionów 700 tysięcy złotych. Z tych wszystkich akcji, o których mówimy, pani szczególnie któraś zapadła w pamięć? Każda. Każda zapada szczególnie w pamięć, dlatego że są to ludzie, którzy wymagają wsparcia w leczeniu czy wręcz w ratowaniu życia. Dlatego każda taka akcja jest szczytna i każdą na długo zapamiętuje. Z pani doświadczenia biegacze chętnie włączają się w akcję, żeby poprzez sport także pomagać? Bardzo chętnie. Muszę powiedzieć, że były lata, gdzie nam nie wystarczyło tych karteczek, które biegacze chętnie przypinali. Poza tym to już jest tradycja tutaj u nas w Poznaniu i zawsze na początku biegu, kiedy biuro zawodu rusza, biegacze sami pytają o karteczki, które mogą przypiąć i chętnie się angażują w pomoc. A gdybyśmy mogli trochę zajrzeć za kulisy, jak odbywa się rekrutacja beneficjentów, potencjalnych beneficjentów? Mówimy już o ponad 500 osobach, którym udało się pomóc.
osoby potrzebujące z jednej strony same zgłaszają się do fundacji, z drugiej strony fundacja współpracuje z wieloma innymi fundacjami. Na przykład dzisiejsza nasza beneficjentka Marysia jest pod opieczną fundacji Niesiemy Nadzieję. Także w ramach tej współpracy w ten sposób wiemy, komu pomóc. Trzeba jakieś konkretne kryteria spełnić, czy po prostu potrzebujący mogą się zgłaszać? Potrzebujący mogą się zgłaszać. Oczywiście w zależności od tego, ile osób się zgłosi, wówczas podejmowane są decyzje, komu i w jakim zakresie fundacja pomoże. Cały czas mamy też podgląd na trasę. Coraz większa liczba biegaczy wpada na metę poznańskiego półmaratonu, pokonując te bariery, walcząc przede wszystkim z własnymi ograniczeniami. Trochę pomówmy o tym półmaratonie. Pani dzisiaj jest też przy okazji tego półmaratonu. Ktoś znajomy biegł? Oczywiście. Przede wszystkim biegnie nasza drużyna bankowa. Mamy 15 biegaczy dzisiaj, którzy wystartowali w tym maratonie. Oprócz tego, nie ukrywam, biegnie też moja rodzina i znajomi. Także jestem tutaj co roku i co roku kibicuję naszym poznaniakom. Zawsze w roli kibica, czy jednak też na trasie? Zawsze w roli kibica. Muszę tutaj przyznać się, że ja niestety nie biegam, ale za to mam przyjemność pracować z najbardziej rozbieganym regionem PKO Banku Polskiego. No właśnie, i ten program Biegajmy Razem, PKO BP, to nie tylko akcje charytatywne, prawda? To także promocja biegania. Była jedna z ambasadorek tutaj u nas w studiu przed chwilą, Sofia Enawi, ale to nie tylko ona, prawda? Tak, to nie tylko ona. Mamy wielu ambasadorów, natomiast sam program to także akcja Biegajmy Razem. Organizowane są na ponad 80 stadionach w Polsce treningi dla biegaczy. Bank promuje zdrowy tryb życia, promuje szlachetną rywalizację. Także w ramach tego programu też pomagamy i zatrudniamy trenerów, którzy pomagają naszym biegaczom rozwijać swoje umiejętności biegowe. Jeżeli ktoś się chciałby dołączyć, gdzie takie informacje znajdzie o was, żeby trochę więcej... Wszystko na stronie internetowej banku PKO, bankpkobp.pl. Mówimy o poznańskim półmaratonie. Jak długo jest pani przy tym półmaratonie? To już jest 15. edycja. Jest pani od początku? Śledzi pani rozwój tej imprezy? Tak, jestem z poznańskim półmaratonem od początku. Bank jest sponsorem już od ponad 10 lat. I ten progres następuje? Jak to wygląda na przestrzeni właśnie tych 10 lat, o których pani mówi? Tak, progres następuje. Nawet dzisiaj mieliśmy okazję porozmawiać o tym, że na początku startowało zaledwie 600 osób. Dzisiaj mamy ponad 8 tysięcy biegaczy. W roku 20, w roku pandemicznym, gdzie mieliśmy przerwę, rzeczywiście była przerwa i też było widać, że mniej osób zaangażowało się w biegi. Natomiast już rok 21 pokazał, że biegacze wracają i że coraz więcej Polaków uprawia aktywny tryb życia. To, co ja mogę powiedzieć z swojej strony, to obserwując biegaczy, to nie tylko jeden z elementów aktywnego życia i zdrowego życia, ale to także pasja. Wczoraj był bieg dla dzieci, wystartowało ponad 1000 dzieciaków. Były to całe rodziny i dzisiaj startują rodzice. Także na pewno możemy z pewnością powiedzieć, że coraz więcej społeczeństwa angażuje się w ten sport. A więc idzie to pokoleniowo, idzie ta zmiana. Czego nas uczą sportowcy? Na pewno konsekwencji, wytrwałości, dużego zaangażowania i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Te cechy sportowe, one pomagają także w biznesie? Bardzo pomagają w biznesie. Można je przekładać także na życie. Wytrwałość, o czym właśnie przed chwilą padło. I ta wytrwałość już w czasie drugiej godziny. Rozpoczyna się trzecia godzina poznańskiego półmaratonu, a więc ci, którzy w tym momencie, już większość jest na mecie i oni teraz mogą cieszyć się ze swoich osiągnięć, ale także snuć plany na kolejne. I o te plany też zapytam. Wasze plany na kolejne miesiące i lata. Nasze plany, jeżeli chodzi o wspieranie sportu, to na pewno bank jako instytucja zaufania publicznego nie tylko będzie wspierał sport, ale także będzie wspierał kulturę, sztukę i środowisko. Jest to dla nas bardzo ważne i niezwykle istotne w działalności banku.
PKO Bank Polski wspiera biegaczy, wspiera także osoby potrzebujące poprzez sport. I dzisiaj właśnie o tym mówiliśmy. U nas dziś w studiu była dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej w Poznaniu PKO BP, pani Ewa Przybył. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za tę rozmowę i no i można dalej cieszyć się poznańskim półmaratonem. Na pewno z przyjemnością wróci pani także na trasę. Za chwilę kolejne rozmowy, między innymi będzie rozmowa ze Sławomirem Marszałkiem o dobrej rehabilitacji pobiegu. To też niezwykle istotne w kontekście półmaratonu.
motywację z przodu. Trwa trzecia godzina poznańskiego półmaratonu, a u nas kolejny gość. I to nie byle jaki gość. Dzień dobry, witam serdecznie. Piotr Suchenia, ultramaratończyk. Ktoś, kto tych maratonów w nogach ma bardzo dużo. Po raz pierwszy w Poznaniu? Nie, nie. W Poznaniu jestem na półmaratonie bodajże po raz czwarty. I kilka razy jeszcze mi się zdarzył tutaj maraton przebiec. Także jest to fantastyczne miejsce i z przyjemnością tutaj wracam do tego Poznania. O tych wynikach za chwilę sobie porozmawiamy także szerzej, o całym dorobku biegowym. Dzisiaj jaka lokata, jaki przede wszystkim czas? Dzisiaj bardzo fajne bieganie, takie przyjemne, bez ścigania się. Przyjechałem tu z moimi znajomymi, z żoną, z dzieciakiem, także bardziej tak amatorsko, bardziej krajoznawczo, bez mocnego biegania. Czas około 1:36-35, czyli dosyć spokojnie, ale celem było zabawa, poczucie tego biegowego poznańskiego superklimatu. Poznański superklimat, jak on wypada organizacyjnie? Ty masz doświadczenie też w organizowaniu biegów, ale przede wszystkim doświadczenie biegowe z różnych stron świata, o czym za chwilę, ale najpierw o ten poznański. Organizacja, jak ona tutaj się prezentuje na tle innych? Tu można powiedzieć, że to jest perfekcyjna organizacja. Tu widzę, że robią ludzie z pasją, którzy potrafią to robić, żyją tym, bawią się tym, cieszą się tym i to jest naprawdę top of the top, jeden z najlepszych polskich biegów, jak nie najlepszy. Top of the top, to są słowa Piotra Suchenia o poznańskim półmaratonie. No ale powiedzmy o twoich osiągnięciach także szerzej. Mówiłem, że ponad 30 maratonów na całym świecie ukończonych, ale przede wszystkim te zwycięstwa, które zapisały się w historii, to są zwycięstwa na biegunie północnym i także na Antarktydzie. Najważniejsze starty w życiu? Tak, 35 maratonów w nogach. No to były dwie takie ikony, takie biegi przez duże B, które ja zawsze chciałem zaliczyć w takich miejscach, w których chciałem wystartować i zmierzyć się przede wszystkim z matką naturą, z ekstremalną pogodą i poczuć tą pasję maratońską właśnie w takich dziwnych, ciężkich, trudnych miejscach. Te trudne, dziwne miejsca, one przyniosły spełnienie? To jest ten punkt, do którego zmierzałeś? Tak. One poczuły, że ja czułem, sprawiły, że ja poczułem się spełnionym maratończykiem, spełnionym biegaczem i bardzo fajnie mnie zmotywowały takiego normalnego już życia, troszeczkę wolniejszego, nie w pośpiechu za wyczynem, za wynikami sportowymi, takimi bardziej biegowymi, zwiedzaniem biegowym. No właśnie, Uganda, Tajlandia, Jamajka, Grenlandia, Antarktyda, biegun północny, który maraton najbardziej w pamięć zapadł? Curaçao i Perth, najbardziej zapadł Bangkok. Bangkok, ale pod względem takim ciężkości, tak? To był bardzo ciężki, bardzo wymagający bieg, ponieważ było bardzo gorąco, ponad 30 stopni, wilgotność ponad 90%. Ten maraton naprawdę dla mnie był takim maratonem, który nie wybaczył błędów, tak? Ja byłem dobrze przygotowany, ale do tej temperatury niestety nie i tam było cierpienie, takie prawdziwe maratońskie cierpienie, ale to jest piękne, tak? Bo na maratonie nie biegnie się for fun. Jak to cierpienie przekuć właśnie mimo wszystko w radość? Przede wszystkim podejść do tego w taki mentalny sposób, że jedzie się tam po swoje marzenia, po takie miejsce,
no, z którym się nie ma na co dzień do czynienia i tą swoją pasję maratońską można właśnie realizować w takich ciekawych, w takich innych miejscach. Tak? My lubimy biegać maratony, a jeżeli pobiegniemy w tak ciekawe miejsce, w Bangkok, jak biegun północny, jak powiedziałeś, Antarktyda, no to jest w ogóle spełnienie maratońskich marzeń. Zakładam, że ktoś, kto zwiedził kawał świata, także rywalizując w maratonie, ma tych anegdot mnóstwo. Może nimi sympać z rękawa. No w sumie tak, ale ja mam takie powiedzenie bardzo realistyczne do maratonu, także meta zawsze zweryfikuje wszystko, a walka trwa nieustannie. Z tych anegdot, o których mówię, jest jakaś taka, która w szczególny sposób się rzuca, która jest taka do opowiedzenia właśnie ludziom. No tak, ja miałem taką ciekawą przygodę w Curaçao na maratonie, było ponad 40 stopni, wbiegałem pod wiaduktem, pod takim ślimakiem, pod autostradę i byłem tak zmęczony, że przeskoczyłem przez barierki i biegłem na czołówkę z tirem. Czyli byłem tak zmęczony, że po prostu ja przeciwko tirach, który zaczął hamować, policja nie wiedziała, o co chodzi, ja też nie wiedziałem, o co chodzi i w pewnym momencie przeszedłem przez barierkę, pobiegłem dalej. Także to też pokazuje, jak ciężkim, wymagającym jest dystans maratonu. I o tych różnych innych anegdotach za chwilę sobie do tej rozmowy wrócimy, ale zdaje się, że mamy pierwszy meldunek ze strefy masażu. Oddajemy głos. Szanowni Państwo, znajdujemy się aktualnie w pawilonie 3A na Międzynarodowych Targach Poznańskich. To właśnie tutaj biegacze regenerują się po wymagającym dystansie półmaratońskim, a Państwa i moimi gośćmi są Marta i Natalia, czyli dziewczyny, które tutaj dbają o to, żeby biegacze mieli jak największy komfort. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tutaj się tak naprawdę odbywa? Na czym polega Wasza robota? Nasza praca polega na tym, żeby pomagać biegaczom, którzy są zmęczeni po biegu. Pomagamy im rozluźniać mięśnie, regenerujemy ich, przygotowujemy ich do odpoczynku. I co jeszcze? I tak naprawdę pomagamy im, żeby coraz lepiej się czuli po naszych zabiegach oraz po biegu, żeby nie odczuwali takich skurczy, żeby ich ciało odpoczęło. To brzmi na bardzo skomplikowane zadanie. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce pochodzi nas biegacz, jakby sprawdzamy, jak chodzi na początek. Pytamy się, co go najbardziej boli, z czym ma największy problem. Po czym zapraszamy właśnie na kozetkę i diagnozujemy mniej więcej, z czym może mieć największy problem, co go boli. Tutaj właśnie masujemy mięsień trójgłowy łydki, sprawdzamy Achillesa, dwugłowy przód, żeby jak najlepiej właśnie biegacz zregenerował. Biegacze chętnie przychodzą na takie masaże? Tak, bardzo chętnie przychodzą. Cieszy się to coraz większym zainteresowaniem, prawda? Z roku na rok. Chyba ta świadomość rośnie. Tak, coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że fizjoterapia jest niezbędna i pomaga tutaj, zwłaszcza też sportowcom, przygotowywać się do kolejnych starań, maratonów, dlatego oni też z chęcią przychodzą, żeby odpocząć, bo wiedzą, że dzięki nam mogą lepiej potem funkcjonować. Super, bardzo dziękujemy w takim razie za rozmowę. Jak sami Państwo widzą, praca w re, wszystko tutaj odbywa się w należytym porządku, biegacze zadowoleni, machali nam do kamery, także myślę, że tutaj te humory dopisują. No i co, i za moment zaproszę Państwa na rozmowę z panem doktorem habilitowanym Sławomirem Marszałkiem. Tyle Paweł Jonik ze strefy masażu. Wracamy do rozmowy z Piotrem Suchenią. O ten pobyt na biegunie i na Antarktydzie myślę, że warto zapytać. Wiele osób ma jakieś wyobrażenia na ten temat, jak to wygląda. Jak ten pobyt właśnie na biegunie północnym wyglądał w twoim przypadku? Bo jaka jest rzeczywistość naprawdę? Ktoś, kto tam rzeczywiście był i doświadczył. Jest to ekstremalnie zimne miejsce. Jest tak zimne, że ciężko jest to sobie wyobrazić. Jak u nas kilkanaście lat temu mieliśmy minus 20 stopni, no to jest przyjemne ciepło. Porównując z tym, co tam się dzieje. Tak? Najlepiej sobie wyobrazić zamarznięte jezioro. Jest bardzo zimno, jest dużo śniegu, cały czas wieje, świeci słońce i nie ma dookoła nic. Żadnych drzew, żadnych krzewów, żadnych ludzi. Po prostu wielka, biała przestrzeń i bardzo, bardzo zimno. Cudowne miejsce. Przede wszystkim cisza, spokój, brak cywilizacji i takie wow. Pobyt tam na miejscu wiąże się z pewnym ryzykiem także? Tak, to jest bardzo duże ryzyko, no bo my biegniemy po zamarzniętym oceanie arktycznym, który w każdej chwili może pęknąć. Tak? Ten lód oczywiście ma tam grubość kilku metrów, no ale nigdy nie wiadomo, co nas może trafić. Tam również jest pogoda nieprzewidywalna. Może przyjść jakiś front, jakieś załamanie pogodowe i w pewnym momencie może być burza śnieżna i no nie zobaczymy nic, a nie ma żadnych punktów odniesienia, żeby gdzieś uciec, gdzieś się schować. Jest dosyć ryzykowne. Zdaje się, że kilka razy także podróż tam została pokrzyżowana
zaangażowana właśnie przez pogodę. Tak, rok wcześniej mieliśmy tam właśnie lecieć, ale kilka razy pas startowy, który był zbudowany właśnie zamarzniętym oceanie, pękał. No i niestety musiałem przenieść wyjazd na biegun północny za rok, na kolejny rok. Ale udało się ostatecznie wystartować. Znalazłem taką jedną wypowiedź twoją na temat nawadniania. Na Antarktydzie trzeba było pić co kilka kilometrów, żeby się nie odwodnić. Na biegunie północnym praktycznie nic nie piłem przez 4 godziny. Jak to możliwe? Tak, dokładnie. Na biegunie północnym przez cały bieg nic nie wypiłem, zjadłem tylko jeden żel, a na Antarktydzie musiałem pić co kilka kilometrów. Wiąże się z tym, że Antarktyda jest pustynią. Ona jest troszeczkę wyżej niż biegun północny. Biegun północny jest na 0 metrów nad poziomem morza, a Antarktyda jest ponad 700. Dodatkowo jest tam, nie wiem, czy jest dziura ozonowa, czy jakieś inne promieniowanie słoneczne, dokładnie no, nie potrafię tego wyjaśnić, ale jest tam bardzo suche powietrze. Do tego bardzo mocno operuje słońce, nawet jak to słońce świeci zza chmur i to powoduje, że cały czas się chce pić. I tam podczas tego wysiłku maratońskiego, który jest jednak ciężkim maratonem, no bo mimo, że jest zimno, to my pracujemy cały czas w śniegu, czyli generujemy bardzo dużą ilość ciepła, musimy bardzo dużo siły produkować, bo nam się chce pić, jesteśmy zmęczeni. Cały czas to odczuwałem. Dla kogoś, kto ma takie doświadczenia biegowe, także z tych skrajnych warunków, jak ty ocenisz dzisiejsze warunki do biegania? Dzisiaj poznańscy zawodnicy tutaj rywalizujący w poznańskim półmaratonie, rano trochę padało. Wczoraj przez cały dzień intensywnie, dzisiaj kropiło od rana. Teraz piękne słońce widzimy nad Poznaniem. No słońce nie jest przyjacielem biegaczy, ale rano na starcie były warunki idealne. Nie wiało, przede wszystkim nie wiało, czy nie było tego czynnika, który zwalnia biegaczy. Temperatura około 9-10 stopni, idealna do biegania. Deszczyk taki minimalny, bardzo fajnie. Śliska, znaczy trochę mokra nawierzchnia, może troszeczkę śliska dla niektórych, ale dla mnie te warunki były perfekcyjne. Chcę właśnie wrócić też do tego wątku nawadniania właśnie. Mówiliśmy o skrajnościach pomiędzy biegunem północnym a Antarktydą, ale podczas takich biegów, powiedzmy w umiarkowanym klimacie, w jakim my mamy do czynienia, jak o to nawodnienie dbać? Kiedyś spotkałem się z jedną wypowiedzią, zdaje się, że Andrzeja Krzyścina, że nawadniania można się uczyć, trzeba się uczyć w czasie treningów. Koniecznie. Trzeba się wcześniej uczyć, żeby ten żołądek potrafił przyswoić płyny. Bo jak my nie będziemy biegać na treningu, na zawodach zaczniemy pić, no to ten żołądek no, troszeczkę nie będzie wiedział, co z tym zrobić. Także trenując do półmaratonu, do maratonu, bierzmy ze sobą picie, popijajmy sobie małymi łykami i uczmy się. Przed startem nawadniajmy się już kilka dni wstecz. Wtedy tam będzie łatwiej przyswoić te płyny i łatwiej ten wysiłek nasz maratoński, półmaratoński zniesiemy. Bieganie stało się pewnym twoim sposobem, przepisem na życie? Tak. Mój pierwszy bieg ja przebiegłem w 1989 roku, czyli 34 lata temu i cały czas biegam, cały czas się tym bawię, cieszę i jest coś fantastycznego. Zwiedziłem cały świat, poznałem wspaniałych ludzi, poznałem moją żonę, jest po prostu cudownie. Bieganie to jest bardzo fajne, dyscyplina sportu. Jak pokazałem, można ją realizować wszędzie, na całym świecie. No właśnie, i można też łączyć z pracą zawodową, bo przecież to jest twoja pasja, ale też jest kwestie zawodowe. Jak to połączyć? Bo myślę, że zdecydowana większość osób, które dzisiaj startuje, to właśnie są amatorzy. Ludzie, którzy przecież nie utrzymują się z biegania. Jak to jest z tym łączeniem pasji, tak absorbującej czasowo właśnie z pracą? No ja mam o tyle szczęście, że ja pracuję w sporcie. Od początku pracuję na etacie w mieście Gdyni. Tam organizuję imprezy sportowe. Oprócz tego jestem trenerem, prowadzę grupy biegowe. Czyli to się tak fajnie w moim życiu złożyło, że to dobieganie stało się i pracą, i pasją. I jak praca daje przyjemność, daje ogromną satysfakcję, to jest coś w ogóle niesamowitego. Ten sport czego nas uczy? Dyscypliny, samoorganizacji? Przede wszystkim. Dyscypliny, samoorganizacji i tylko konsekwentnego wypełniania swoich celów. Krok po kroku, systematycznie, małymi kroczkami i wtedy ten sukces no, przyjdzie. Prędzej czy później, ale przyjdzie. I przede wszystkim cierpliwości nas uczy. Patrząc na twoje doświadczenia biegowe, można stwierdzić, że im trudniej, tym lepiej? Tak. Tak, i to nas właśnie uczy pokory, uczy nas cierpliwości i uczy tych porażek, tak, które de facto prowadzą później do sukcesu. Za chwilę jeszcze wrócimy do rozmowy z Piotrem Suchenią, ale dostaję sygnał, że jest nasz reporter na trasie, także oddajemy głos Kubie Wielińskiemu. A my jesteśmy przy drodze dębińskiej, teleportowaliśmy się w ciągu paru minut. No i tak jak dostaliśmy tutaj sygnał od organizatorów z trasy, to jest już powoli koniec stawki. Jesteśmy na 16 dokładnie kilometrze. No tak jak tutaj koledzy w studiu mówili, większość zawodników, którzy dzisiaj biorą udział w półmaratonie, to są amatorzy. Widzimy też, że to jest taki punkt, no w zasadzie kryzysowy, o tym też mówiła Karolina Dolska podczas swojego komentarza. Ten 15-16 kilometr może sprawiać problemy. No i widzimy, że tutaj część uczestników tutaj już
w zasadzie tempo spacerowe, walczy ze swoimi przeciwnościami. Przed chwilą mieliśmy strefę bufetu, a więc też myślę, że tutaj to może pomóc na te ostatnie kilometry. No co też najważniejsze, co chyba też widać po moim ubiorze, zmieniła nam się pogoda. Wyszło słońce, jest trochę cieplej, więc też myślę, że to doda pozytywnej energii uczestnikom dzisiejszego półmaratonu. Tutaj widzę, że już pojedyncze osoby tak naprawdę zmierzają ku mecie, 5 kilometrów do celu. Teraz z Drogi Dębińskiej uczestnicy przeniosą się na Garbary, później ulicą Solną w kierunku Roosevelta, no i na targi MTP. Tam będzie ta upragniona meta. Rozmawiałem tutaj w międzyczasie z kibicami. Większość kibiców tutaj dopinguje właśnie swoje rodziny, które biegną z dziećmi w wózkach, z psami. To już też o tym mówiłem w poprzednim wejściu. No i tutaj tym najważniejszym celem dla tych uczestników jest ukończenie półmaratonu, bo to jest bardzo wycieńczający bieg. Wiele osób tutaj z tych, które teraz widzimy, debiutuje, bo też o tym rozmawiałem z ludźmi wokół trasy, którzy właśnie wspierają swoich przyjaciół, swoje rodziny, że najczęściej słyszałem, że jest to drugi półmaraton lub nawet debiut. Także trzymamy wielkie kciuki za to, żeby jak największa liczba uczestników ukończyła ten dzisiejszy półmaraton. Tymczasem oddaję głos do studia. Tyle nasz reporter Kuba Wieliński. W czasie, kiedy Kuba mówił o tych doświadczeniach biegaczy, mieliśmy taki obrazek z mety, kiedy ojciec z synem prawdopodobnie wpadali na metę. I przyznam, że Piotr Suchenia wychwycił ten moment i to przykuło twoją uwagę. Tak, to przykuło tą uwagę, ponieważ we wrześniu ubiegłego roku urodził nam się synek Olaf. I moim marzeniem jest to, żeby on również poszedł w sport, oczywiście jak będzie chciał, ale fajnie by tak było razem z nimi wbiegać na metę, czy w wózku biegowym, czy właśnie za ręce, żeby zobaczył, żeby poczuł ten klimat i tą całą otoczkę, że jednak bieganie, czy sport ogólnie, no sport różny może być, tak? Ale że to jest właśnie jakiś przepis na życie, coś fajnego takiego, co uczy i co wiąże, co spaja ludzi ze sobą. Syn wzorce w domu ma dobre. Ma dobre, żona też biega, ja biegam, no jest z nami teraz, bardzo zaciekawiony. Patrzy, co się dzieje, ogląda. Poznaje tutaj wybitnych maratończyków, którzy również tutaj przybiegli, przyjechali i jest no, zadowolony. No właśnie, a jeżeli się zwiedziło prawie cały świat, bo tak pewnie można powiedzieć, pod kątem maratońskim, ma się jeszcze jakieś plany, jeszcze jakieś marzenia, gdzie jeszcze może nie dotarłeś, nie biegałeś? Ja maratońską karierę zakończyłem w zeszłym roku właśnie też biegiem na Spitsbergenie maratonem. Ja teraz wracam do takiej mojej dyscypliny, od której się wszystko zaczęło, do biegu na orientację. Także teraz w biegu na orientację chcę się realizować, chcę się spełniać i tam stawiać swoje kolejne kroki, swoje wyzwania. No i zobaczymy, jak to się potoczy wszystko. W tym roku starty już zaplanowane? W tym roku starty zaplanowane w maju Mistrzostwa Polski i później z tygodnia na tydzień coraz więcej startów. Jest to o tyle fajna dyscyplina, że no nie jest tak wymagająca jak maraton. Można startować dzień po dniu, kilka razy w miesiącu i spełnia bardzo dużo satysfakcji, bardzo dużo frajdy. Piotr Suchenia o tym wszystkim mówił, czyli ultramaratończyk. Jak sam dobrze pamiętam, 35 maratonów ukończonych, między innymi zwycięstwo na biegunie północnym, ale także na Antarktydzie. Na pewno ważna w twoim przypadku jest także regeneracja. No to o tej regeneracji teraz posłuchamy w rozmowie ze Sławomirem Marszałkiem. Paweł Jonik. A z nami pan doktor habilitowany Sławomir Marszałek, a więc fizjoterapeuta, osteopata. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Panie Sławomirze, na sam start zapytam, jak istotna jest regeneracja pobiegowa, bo wydawać by się mogło, że to jest taka podstawa po ciężkim, no bo to jest jednak ciężki bieg, wymagający dystans półmaratoński. Tak, oczywiście. Myślę, że jest prawie tak ważne jak dobre przygotowanie. Najpierw trzeba się przygotować, ale potem wtórnie trzeba pomyśleć, jakby się zregenerować i bez regeneracji. Myślę, że głównie sen, dobrego odżywienia, ale warto pomyśleć o fizjoterapii, o tym, żeby dobrze rozciągnąć mięśnie, aby pozbyć się miejsc bolesnych, aby zadbać o elastyczność, a więc jakość kroku biegowego, tym samym o technikę. I możemy powiedzieć o zmniejszeniu ryzyka kontuzji. Z roku na rok widzę, że tutaj coraz więcej tych chętnych. Czy ta świadomość u Polaków i nie tylko, no bo oczywiście mamy tutaj przedstawicieli różnych narodów, rośnie? Na pewno świadomość tego, że ruch jest niezwykle istotny dla zachowania zdrowia, dla podniesienia jakości życia, dla zmniejszenia ryzyka powstania chorób cywilizacyjnych. Ale tu ja bym powiedział, jeszcze rośnie inna potrzeba wśród studentów fizjoterapii, żeby
przyjść i się uczyć na prawdziwym pacjencie, na pacjencie, który jest szczęśliwy, który jest zmęczony, który chce pomóc fizjoterapeucie i ci fizjoterapeuci tutaj przychodzą i mają świetną praktykę. Dzięki temu, że biegacze tak fajnie biegają. O właśnie, no i ten masaż jest naprawdę istotny. No to co, to może pokażmy, jak to wygląda na żywym organizmie, drodzy Państwo. Zaprowadźmy do przykładowego stanowiska. Mamy 80 fizjoterapeutów, mamy tutaj kilkudziesiąt stanowisk. Od najmłodszych, o chociażby moja córka też tutaj nam pomaga. Myślę, że tutaj możemy podejść do dziewczyn, które w tej chwili właśnie sprawdzają, oceniają, szukają miejsc maksymalnie bolesnych albo miejsc, które mają takie znamiona przeciążeń. Wiadomo, chcemy się dobrze przygotować, to niestety czasami doprowadzamy mięsień do zmęczenia, do przykurczu i jeżeli takie elementy nie są odpowiednio zaopatrzone, to mogą prowadzić do kontuzji, do wyeliminowania. I potem, załóżmy, przygotowujemy się do takiego startu, przygotowujemy się miesiąc, dwa, trzy, cztery i tydzień przed okazuje się, o, boli mnie, nie mogę biec. Zatem taka praca po jest ważna, ale również i przed. Właśnie, bo to wszystko jest, panie Sławomirze, bardzo istotne, ale teraz chciałem zapytać, czy na poszczególnych stołach mamy tutaj różne techniki masowania, jak to wygląda, czy to jest w miarę zunifikowane? Raczej jest to zunifikowane, ponieważ podczas szkolenia przedmaratońskiego my zaproponujemy jakiś tok, jakąś metodykę, żeby te studenci czuli się bezpieczni w tym, co robią. Oczywiście wraz z moimi współpracownikami, z doktorem Maciejem Góreckim, z Miłoszem Szalem, jesteśmy w każdym momencie do pomocy, bo czasami są skurcze, czasami są ostre bóle i jesteśmy, aby pomóc biegaczom i studentom. Na to wszystko trzeba reagować koniecznie, żeby tutaj nie pozostawić organizmu samemu. Na pewno, żeby nie zostawić samemu, żeby biegacz potem mógł wstać i powiedzieć, o, czuję się lepiej i teraz mogę iść do domu, a jutro mogę iść do pracy, a nie muszę brać L4 na przykład. O właśnie, panie Sławomirze, jeszcze zapytam, bo na pewno są wśród nas, drodzy widzowie, osoby, które nie biegają, ale chcą na przykład, chcą rozpocząć swoją przygodę z bieganiem. Jakie takie podstawowe rady by pan, jakich rad by pan udzielił takim osobom? Na pewno, jeżeli, po pierwsze, często bieganie jest traktowane jako forma odchudzania. Jeżeli mamy znaczną nadwagę, pomyślmy o innych sportach, ponieważ badania mówią jednoznacznie, jeżeli mamy nadwagę i bierzemy się za bieganie, troszeczkę przeciążamy chrząstkę stawową, przyspieszając artrozę, zwyrodnienie stawu biodrowego i co może skończyć się za 10, 20, 30 lat większymi problemami. Czyli jest to idealny środek dbania o własne zdrowie, ale dla osób bez nadwagi. Jest to bardzo dostępny środek do biegania, więc, ale jeżeli chcemy zacząć, zacznijmy od marszobiegów, zacznijmy od chodzenia, od Nordic Walking, potem przyspieszajmy, potem zacznijmy tak, że 50 metrów z kilometra biegajmy, potem 100 metrów z kilometra, 500 metrów z kilometra, a potem biegnijmy ciągiem. I to nam przynosi satysfakcję, ponieważ budowanie coraz wyższych celów rodzi naszą dumę, radość samego siebie i po prostu co można robić? Można to robić wspólnie, a więc się integrować z najbliższymi, mieć fajne relacje. Ci ludzie tu przychodzą i oni przychodzą tu grupami, zadowoleni, szczęśliwi. Odpowiedni trening, regeneracja pobiegowa to są bardzo ważne elementy, natomiast nie wolno zapominać również o suplementacji, prawda? Myślę, że tak, ale to nie przeceniałbym roli suplementów. Absolutnie, a nawet bym ją trochę degradował. Brutalnie powiem. Czyli jeżeli mamy dobrą dietę, jeżeli się odżywiamy w sposób zrównoważony, naprawdę nie przeceniajmy roli suplementów, ponieważ one mogą być obciążeniem dla organizmu, bo nie masz, organizm musi je wydalić. Jeżeli mamy niedobory, tak, suplementujmy się, ale jeżeli mamy świetne, dobre żywienie, nie ma sensu. Widzimy, szanowni państwo, jak wielkim zainteresowaniem cieszy się strefa masażu Pawilon 3A, Międzynarodowe Targi Poznańskie. Znajdujemy się nieopodal mety. To właśnie tutaj większość biegaczy przychodzi, aby zregenerować się, aby odpocząć co nieco po tym wymagającym dystansie półmaratońskim. Państwa i moim gościem był pan doktor habilitowany Sławomir Marszałek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I zapraszamy. Do zobaczenia na następnym półmaratonie lub maratonie. O właśnie, zapraszamy za rok.
Dziękujemy panowie. To już tradycja, że rozmowa ze Sławomirem Marszałkiem na temat, bardzo ważny temat, czyli regeneracji pobiegu. Tyle Paweł Jonik, a u nas kolejny gość w studiu. Pan Jarosław Żubka, dyrektor do spraw marketingu i komunikacji w Warcie Poznań. Warcie Poznań, która stała się ważnym partnerem maratonu. Dzień dobry, witam państwa. Jako że jako klub chcemy realizować taką misję klubu zielonego, czyli też w powiązaniu mocno z ekologią, doszliśmy do takiego porozumienia i też dziękujemy, że POSiR nam zaufał i postanowiliśmy temu biegowi, pewno kolejnym, bo to chcemy, żeby to był jakiś standard w funkcjonowaniu półmaratonu czy maratonu, nadać taką zieloną, ekologiczną charakterystykę. Fajnie, bo zostaliśmy też symbolicznie nagrodzeni na medalu. I to była też motywacja do tego, żeby pobiec na pewno, więc tu się cieszymy, a faktycznie ten aspekt ekologiczny jest kluczowy i to przez to, że jak państwo widzicie, tu jest rzesza ludzi i do każdego chcemy przekazać taki sygnał, przesłanie, że no warto być zielonym, że być uważnym w tym, co się robi, tym, co się, jak się konsumuje, jak się dojeżdża na półmaraton i tak dalej, więc jakby to jest zestaw w ogóle i cały proces działań, które tutaj wpletliśmy. Jak państwo przed chwilą widzieli, także nasz obecny gość jest także w sportowym stroju. To oznacza, że także jest świeżo po biegu. Udało się zrealizować te założenia przed biegiem? Tak, założeniem było mieć medal, więc jest, więc super. Pełen sukces. Tak, myśmy zorganizowali w klubie taką grupę biegową pod hashtagiem Warto, więc jest nas więcej tutaj. Państwo już pewno zobaczycie takie koszulki zielone z hashtagiem Warto, to my. No też krzewimy tutaj też do naszej społeczności. Chcielibyśmy, żeby ludzie się aktywowali, ruszali. Na pewno warto było wziąć udział w tym biegu, warto było się tutaj włączyć w całą organizację, no bo myślę, że gdzie jak nie przy takich okazjach jakąś ciekawą ideę szerzyć. To pana pierwszy maraton, półmaraton, czy już wcześniej były takie doświadczenia? Nie, 2 lata temu przebiegłem tutaj 13 półmaraton. Wcześniej biegłem maraton, biegłem też biegi górskie, także nie jestem, że tak powiem, zielony w tym temacie. Natomiast, natomiast dla mnie to było trochę wyzwanie, bo w zeszłym roku operacja kolana, przeziębienie jakieś, które mnie też dopadło w międzyczasie, więc no, mierzyłem się, ale wszystko okej. Okay. Choć przed biegiem, przed wejściem na antenę zdradził pan, że ten tydzień, ostatni tydzień, no był pewien, taka niepewność właśnie, czy uda się wystartować. Tak, była niepewność, no, że tak powiem, kurowałem się intensywnie, postawiłem się na nogi, no i postanowiłem, że jednak tak, że jednak tutaj trzeba reprezentować, tym bardziej, że no jakby też współtworzymy to całe zjawisko. A sam bieg bardzo fajnie, myślę, że wbrew temu, co widać, pogoda jest bardzo dobra dla biegania, bo nie ma takiego męczącego upału, który gdzieś tam ściąga te siły w trakcie biegu. Także myślę, że pewno odczucia biegaczy są podobne jak moje. Czyli rozumiem, że ten deszcz dzisiaj rano absolutnie nie przeszkadzał? Nie. Może trochę buty przesiąkły i trochę gdzieś tam chlupie, ale to też będzie o czym opowiadać, że tak powiem. Przed chwilą padło, że celem był medal, zdobycie tego medalu. To ja poproszę też naszego realizatora o to, żeby pokazać medal. Ja w tym momencie mam medal poznańskiego półmaratonu w ręce. Dobrze by było właśnie, żebyśmy mogli go pokazać. Tak w taki sposób wygląda medal poznańskiego półmaratonu. Jak państwo być może widzą, tu jest pełno akcentów związanych właśnie z Wartą Poznań. Lata 1929-1947, lata zdobycia Mistrzostwa Polski przez Klub z Poznania. Tak, zgadza się. No właśnie ten aspekt symboliczny dla nas jest bardzo ważny, bo doszliśmy tutaj do porozumienia z poznańskimi ośrodkami sportu i rekreacji, że w ten sposób uhonorują nasze 110-lecie, więc jakby można powiedzieć, że no
no Warta już jest, można powiedzieć, młoda duchem, ale jednak w metryce jest trochę tych lat. Chcemy też przybliżać klub, chcemy przybliżać tą ideę, to, że troszkę inaczej ten klub chcemy tworzyć, budować, że są tu inne wartości, warto być zielonym, nawiązanie do ekologii, ale też jako klub realizujemy różne działania dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, całkiem liczna akademia i działania dla młodych ludzi, więc jakby też zachęcam do tego, żeby się przyglądać nam. Nie tylko z tego poziomu ekstraklasowej tabeli, ale także z tego, co się dzieje tak społecznościowo. Powiedział pan, że Warta jako klub współtworzyła poznański półmaraton, współtworzyła także pakiet startowy dla zawodników. Pakiet jest dość obszerny. Są tam również akcenty związane z klubem. Tak, tutaj mamy tą szansę zaistnieć poprzez dołączenie takich kominów dla biegaczy z symboliką klubową. Co ważne, też chciałem wskazać uwagę na to, że to jest też komin wykonany z materiału z recyklingu, żeby tak być spójnym z tym, co chcemy realizować, więc no, chcemy, żeby Warta gdzieś tam szeroko dotarła do jak największej liczby biegaczy, no i żeby korzystali po prostu z tego też i przypominali sobie, jak fajnie było w Poznaniu dzisiaj właśnie, fajne wspomnienia gdzieś tam się pewno z tym będą łączyły. A jednym z elementów pakietu startowego był także ekonumer z nasionami maciejki, rumianku i stokrotki. Cóż to takiego? Tak, ekonumer to jest taki nasz pomysł, taki symbol, żeby móc spożytkować ten numer w taki fajny sposób. Można go po prostu zasadzić do ziemi, podlać, dać dobre warunki na słonecznienie i czekać, aż zakwitnie. Więc to też taki symbol, żeby pokazać, że można troszkę kreatywniej, troszkę inaczej popularyzować jakieś takie inne podejście do biegów, do w ogóle imprez sportowych. Bo imprezy sportowe, nie oszukujmy się, są dosyć takie energochłonne, są też wiążą się z jakimś tam śladem węglowym, zanieczyszczeniami. Wiemy, że całkowicie świata nie naprawimy, ale to, co powiedziałem na początku, ważna jest ta świadomość, podejście takie z umiarem, zastępowanie, a nie wyrzucanie, więc o to właściwie tutaj gra chodzi. Miejsce już zostało wybrane? Gdzie pan zakopie swój numer? Jeszcze nie. Na razie on tam gdzieś na strefie Warty Poznań też zapraszam, odsyłam, bo takową mamy tutaj w halach. On sobie gdzieś tam symbolicznie przebywa. Też chciałem podkreślić, że wraz z Wartą w naszej strefie są podmioty, które też prowadzą takie działania ekologiczne, nasi partnerzy, nasza zielona pasieka, bo także takową posiadamy, więc jakby dzieciaki mogą pokopać w piłkę przez stół zwany tekbolem. Jakby atrakcji jest, myślę, całkiem fajnych sporo. Wszystkich państwa zapraszamy właśnie na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Tutaj to duże wydarzenie związane z poznańskim półmaratonem. To nie tylko bieg, ale także wiele atrakcji. No to wywołane stanowisko Warty Poznań. Co tam jeszcze się znajdzie dla kibiców, dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby was odwiedzić? Jest taka przestrzeń, gdzie można zasięgnąć te informacje o historii. Tam jest taka ekspozycja, gdzie można zobaczyć właśnie odnośnie tych tytułów, o których pan wspomniał. Są takie ekspozycje, gdzie widać, co Warta robi też w tych obszarach społecznościowych, ekologicznych. Jest taka strefa odpoczynku z leżakami, gdzie można po prostu sobie odpocząć po biegu i nabrać sił. Pograć w tekbol, taką nową dyscyplinę, nie każdemu pewno znaną, ale tam nasi instruktorzy też pokażą, o co chodzi. I co myślę fajne, też ciekawy akcent, można pobrać voucher na mecz z Radomiakiem Radom 15 maja za darmo w Grodzisku Wielkopolskim, także jeśli państwo macie ochotę, zapraszamy. Te hasła, warto być zielonym, warto być eko, to nie tylko chwyty marketingowe, tak? To są także również, to jest zachęta do akcji społecznej. Od kiedy tak naprawdę mamy szukać tej przyczyny tak mocnego zaangażowania właśnie w sferę ekologii przez Wartę Poznań? Plan rozwoju klubu, taki przewidziany na 3 lata. Z końcem tego roku on się kończy, więc będzie jakieś podsumowanie i ciąg dalszy. I my postanowiliśmy postawić na parę obszarów. W ramach tego planu rozwoju zafunkcjonował właśnie sport osób z niepełnosprawnościami, działania skierowane do seniorów, ale także ta polityka ekologiczna, którą także opracowaliśmy osobno. Mamy osobny dokument polityki ekologicznej. Jako jedyny klub w Polsce stworzyliśmy taki dokument w oparciu o audyt firmy zewnętrzną, więc tutaj też jesteśmy takim
podmiotem, który się porównuje do takich dużych podmiotów, także nie tylko z polskiego rynku, bo myślę, że warto wspomnieć, że 3 tygodnie temu podpisaliśmy umowę z Betisem Sevillą jako klubem partnerskim w obszarze działań proekologicznych, więc to jest dla nas wejście do takiej dużej ligi, gdzie jest Manchester United, AS Roma, Warta Poznań, Betis Sevilla i parę jeszcze innych podmiotów, więc myślę, że to, co powiedziałem, Warta szuka swojego miejsca w Poznaniu, swojego też sposobu dotarcia do społeczności. Wiemy, że nie zawsze jest, że sport nie zawsze może być tą efektywną ścieżką, bo tutaj wiadomo, jest kwestia budżetu, kwestia jakby takiego zaangażowania też, no sport może po prostu nie wyjść, jak wiemy. Jest dobry zespół, ale czasem nie zagra, więc chcielibyśmy się troszkę uniezależnić też jako podmiot od tych wyników sportowych, a budować coś na przyszłość. I dlatego ta ekologia jest takim naszym też ważnym aspektem. Jak Państwo widzą na swoich ekranach, większość biegaczy jest już w strefie mety. Dobiega końca 3 godzina poznańskiego półmaratonu. Jeszcze ostatnie osoby na metę wbiegają, kończąc poznański półmaraton, te 21 km i 97 metrów. W strefie mety za chwilę nasz reporter Paweł Jonik właśnie z nimi będzie rozmawiać. Będzie także niedługo rozmowa z dyrektorem poznańskiego półmaratonu, także proszę jeszcze chwilę z nami pozostać. A ja jeszcze wracam do rozmowy z panem Jarosławem Żubką. Plany biegowe na kolejne miesiące? Poznański maraton gdzieś jest już na horyzoncie? Oj, na razie to myślę, że muszę odpocząć, zobaczyć, jak mój organizm zareaguje. Powiem tak, ja właściwie w tygodniu kilka razy wybieram się na jakiś tam biegowy trakt, więc jestem takim okazjonalnym biegaczem i można mnie spotkać gdzieś tam na ścieżkach w okolicach Puszczykowa, Poznania, w okolicach Parku Areny, bo tutaj gdzieś tam mi najbliżej i lubię. Natomiast nie mam takiej jakiejś imprezy, którą sobie już zabukowałem, czy przewiduję, że tam wystąpię. Także myślę, że to jeszcze przede mną. Zobaczę, co mój organizm odpowie. Pytałem o to Sofię Naui, pytałem o to także Ewę Przybył, która była po Sofii, pytałem o to Piotra Suchenia, więc zapytam też naszego kolejnego gościa o to, co sport daje. Jakie są najważniejsze zalety? Każdy inaczej odpowiadał. Jestem ciekaw pana odpowiedzi. Okej, znaczy ja powiem tak. Ja jestem z wykształcenia socjologiem i dla mnie ważne jest jako działanie sportowe także ten aspekt taki społeczny, społecznościowy, że tak powiem. I dla mnie na przykład ważne jest to, żeby myśląc o podmiocie, klubie sportowym, żeby on miał dodatkową jakąś misję, żeby to nie było tylko sprowadzenie się do uprawiania sportu, ale że ten sport ma fajne przełożenie na innych, na dawanie jakiegoś przykładu, na budowanie też poprzez te emocje, poprzez identyfikację ciekawego zjawiska. I to jest dla mnie ważne. Natomiast tak indywidualnie, co mi daje, ja przede wszystkim odpoczywam męcząc się, mogę tak powiedzieć, bo no w dużej mierze jest to praca, która tam wymaga siedzenia przy biurku, ale też takiej interakcji ciągłej. I myśli mogę poskładać wtedy, kiedy sobie na przykład właśnie pójdę pobiegać, pochodzę z kijkami w Nordic Walking, czy jakby jakieś inne aspekty, które też lubię realizować, czy tenis stołowy, koszykówkę. Tak by dla mnie to jest taki moment, gdzie mogę faktycznie się na chwilę oderwać. Głowa najbardziej odpoczywa. Tak, tak, tak. I o to mi przede wszystkim chodzi. Nie mam jakichś takich celów właśnie, że walczę o wyniki, tylko o to, żeby faktycznie ten taki reset nastąpił i mogę się trochę wyciszyć przy okazji tego. Czy to jest podobna mentalność, która padła z ust jednego z biegaczy, który powiedział, że mogę zawalić różne rzeczy w ciągu dnia, ale jak wyjdę pobiegać, wiem, że mam już ważną część tego dnia zrealizowaną. Tak, to ja się z tym zgodzę. Ja też stawiam na takie popracowanie sobie też troszkę na macie. To nie mówię tu o jakimś wysublimowanym uprawianiu jogi na przykład, ale na takich ćwiczeniach rozciągających, ćwiczeniach wzmacniających. I to też staram się, żeby to był taki punkt programu codziennie lub co drugi dzień, żeby coś takiego się znalazło. Więc jakby zdaję sobie sprawę, że trochę trzeba ten organizm pomęczyć, żeby on też mógł się regenerować, żeby też potem móc funkcjonować dobrze z głową. I ja na to stawiam przede wszystkim. Rozmawiamy w czasie poznańskiego półmaratonu, rozmawiamy o bieganiu. A skąd pomysł, żeby Warta Poznań, która tak naprawdę jest kojarzona z innymi dyscyplinami sportu, przede wszystkim z piłką nożną, choć nie tylko, także sekcja pływacka i inne sekcje, ale z bieganiem mniej, żeby tak bardzo zaangażować się w promocję biegania?
pomysłów jest, inspiracji jest kilka. Pierwszy może być taki, że my dzielimy budynek, czyli biura, z poznańskimi ośrodkami sportu i rekreacji i się lubimy. Pewno to też, że wzajemnie dostrzegliśmy taki potencjał, że no jednak to jest aktywność fizyczna. Tutaj dzieciaki, czy osoby starsze, czy osoby po amputacjach u nas w sekcjach, no, opierają to wszystko na bieganiu i na ruchu, więc on jest niezbędny, on jest podstawowy. Natomiast u nas też dużo ludzi biega. Jak się okazuje, rozmawiamy sobie tak, powiedzmy, przy tak zwanej porannej kawie, no to każdy gdzieś tam się dzieli tym, ile przebiegł, ile przejechał na rowerze, więc to jest taka podstawowa aktywność, którą uważamy, że trzeba pielęgnować i popularyzować, więc myślę, że tutaj nam po drodze. I tej popularyzacji, o tej popularyzacji dzisiaj rozmawiamy, a teraz przenieśmy się do strefy mety. Tam już jest nasz reporter Paweł Jonik. Szanowni Państwo, znajdujemy się aktualnie w okolicach mety 15. Poznań półmaratonu, a z nami kolejni biegacze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego dzisiaj zdecydował się Pan biec w tym biegu? Uwielbiam biegać. Nie biegłem w zeszłym roku z powodu zaziębienia. No ileż można nie biegać w Poznaniu? No właśnie, bo tutaj też te rekordy trasy i tak dalej, to wszystko sprzyja właśnie biciu. Ta cała atmosfera, ta trasa sprzyja biciu tych rekordów. Jak było dzisiaj? Tak, atmosfera jest ważniejsza niż bicie rekordów, ważne, żeby przebiec. Świetna zabawa. Super. A chciałem również Panią zapytać o to, jak się dzisiaj Pani biegło. Czy ta pogoda dopisała? Generalnie super. Fajny był ten deszczyk na początku, aczkolwiek potem się zrobiło duszno już, nie? Ale no jak zwykle ekstra, nie? Jak zwykle ekstra i nie ma co dodawać chyba. Nie ma. Odejmować też nie. Super. Za rok rozumiem, że się widzimy tutaj. Oczywiście. Jasne, że tak. Świetna organizacja, dobra trasa, świetna pogoda. Idealnie dzisiaj. Państwo z Poznania? Tylko dopytam, czy przyjezdni? Tak, z Poznania. No to tym bardziej, W domu trzeba biegać, prawda? W domu trzeba biegać, trzeba w zdrowym ciele, zdrowy duch. Otóż to, tak jest. Super, w takim razie sami Państwo widzą. Dziękujemy za to wejście, za te relacje. Oddajemy głos do komentatorów. Dziękujemy naszemu reporterowi Pawłowi Jonikowi, który rozmawiał właśnie z zawodnikami w strefie mety. My jeszcze wracamy do rozmowy z Jarosławem Żubką, głównie o ekologii przez pryzmat biegania, na przykładzie Warty Poznań. To jest tendencja, którą można zauważyć także w innych klubach? Wydajecie pewien przykład, wyznaczacie trendy? Myślę, że w Polsce tak. Myślę, że w Polsce, jeśli chodzi o kluby piłkarskie, sportowe, to tak. Można powiedzieć, że jesteśmy liderem. Natomiast my też czerpiamy inspiracje ze świata. Wspomniałem o Betisie Sevilla, ale są kluby z Anglii, w Wielkiej Brytanii jest klub Foreign Green Rovers, który jest najbardziej chyba ekologicznym klubem piłkarskim na świecie. Tam właściwie wszystko jest policzalne, wszystko jest jak najbardziej redukowalne, jeśli chodzi o emisję CO2. Takim ciekawym przykładem są kluby na przykład Wolfsburga, kluby z Niemiec, które też dbają o tą ekologię. Więc myślę, że ten aspekt jest ważny, bo nie zdajemy sobie sprawy, ile właściwie takiej emisji CO2 łączy się z realizacją klubu sportowego czy piłkarskiego. To jest energia, to jest woda, to jest zużycie plastiku, to są dojazdy wreszcie, które są dosyć obciążające. Jak robiliśmy nasz audyt ekologiczny, wyszło nam ile na przykład jakim obciążeniem są dowozy dzieci do akademii, do szkółki piłkarskiej przez rodziców. I tutaj należy to pomnożyć liczbę dzieci razy właściwie jeden samochód i wiemy, jaka skala się z tego może zbudować. I dlatego warto sobie pomyśleć, jak to redukować, jak to zastępować. Czy tutaj na przykład transport publiczny, czy promowanie dotarcia w inny sposób, rowerem, jakby poszukanie transportu zbiorowego, który może być
kluczowe. My także, myśląc o meczach pierwszej warty, promujemy Koleje Wielkopolskie, dojazdy na mecze. Podstawiamy autokar razem z naszym partnerem strategicznym. Także można dojechać do Grodziska na mecz transportem zbiorowym. Staramy się redukować właśnie kwestie plastiku. Staramy się tutaj nasadzać drzewa za każdego strzelonego gola. To bardziej symbol, ale myślę, że istotny, bo on dosyć mocno wybrzmiewa. Więc takich aspektów, które można pozbierać w każdym podmiocie, jest dużo i myślę, że przede wszystkim trzeba zmienić tą perspektywę, spojrzeć na to, że przede wszystkim nie zanieczyszczać, nie szkodzić, a w drugiej mierze, na przykład w drugiej odsłonie realizować jakieś działania offsetowe, czyli nasadzanie drzew. Więc jakby myślę, że tutaj faktycznie nasza jeszcze taka otoczka sportowa, marketingu sportowego czy zarządzania klubami sportowymi potrzebuje jeszcze trochę wiedzy w tym zakresie. Pana doświadczenia, o których pan mówi właśnie w kwestiach ekologii, one zostały przełożone na poznański półmaraton, bo tutaj też dużo zachęt było w kierunku biegaczy, między innymi ten transport zbiorowy, żeby właśnie też promować ekologię. Tak, tak, tak. Jest opcja taka, że zawodnicy za okazaniem numeru startowego mogą wrócić bezpłatnie do swoich domów kolejami wielkopolskimi i regio, więc myślę, że to jest fajny aspekt, patrząc na skalę. Takich wątków tutaj mieliśmy więcej, bo komunikacja półmaratonu trwała właściwie od końca zeszłego roku i co chwilę biegacze dostawali bezpośrednie informacje, jak można być bardziej eko, jak można lepiej się przygotować do tego biegu, jak można tutaj zachować się też na mecie, w jakiś sposób zarządzając odpadami, więc tych takich punktów styku i aspektów jest, myślę, dużo i one wybrzmiały w trakcie naszego przygotowywania się wspólnego z POSIR-em. O tym, jak być bardziej eko, opowiadał Jarosław Żubka, dyrektor do spraw marketingu i komunikacji w Warcie Poznań. Jest godzina 12:56 w tym momencie, za chwilę godzina 13. Bardzo dziękuję za rozmowę u nas. Dziękuję również. I wrócimy do studia za moment z naszym kolejnym gościem. Dziękuję bardzo. Wywołanym gościem jest twórca całego tego przedsięwzięcia, dyrektor poznańskiego półmaratonu, dyrektor POSIR Łukasz Miadziołko. Witam serdecznie w naszym studiu. Dzień dobry, witam. Zadowolony Łukasz Miadziołko? Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni. Czekamy na zawodników tutaj na mecie. Cieszymy się, że to jest wielkie święto sportowe, biegowe w stolicy Wielkopolski. Od iluś miesięcy się do tego przygotowywaliśmy, także my jesteśmy zadowoleni, ale dla nas i najbardziej istotne, żeby zawodnicy byli zadowoleni, także ich opinie tu będą kluczowe. No właśnie, te opinie także zbieramy. Pomówmy o wynikach. Rekord trasy wśród pań. Myślę, że to jest informacja dnia dzisiaj płynąca z Poznania. Spodziewaliście się takiego rozstrzygnięcia? Prognozowaliśmy bardzo dobre rezultaty pań. To się ziściło. Dziewczyny z Afryki naprawdę pobiegły świetnie. Znaliśmy ich rekordy życiowe, ostatnie wyniki. No i to dzisiaj potwierdziły na bardzo szybkiej, fajnej trasie wśród wielu tysięcy kibiców poznaniaków, którzy ich i je dopingowali.
Myślę, że to, na co warto zwrócić uwagę, to także rosnąca liczba biegaczy już po pandemii, bo po pandemii rośniecie. 8,5 tysiąca biegaczy dzisiaj, to jest więcej niż w poprzednich latach. Tak, to nas bardzo cieszy, że Polacy oraz przedstawiciele 30 państw z całego świata biegają, ruszają się, startują w imprezach masowych, takich zorganizowanych. Nie ma nic lepszego jak sport, zdrowie. To przedłuża nasze życie. Także cieszy nas, że po pandemii, po tym naprawdę czarnym okresie tak wiele osób się rusza i my dla nich możemy to zorganizować. Takie wydarzenie sportowe. Jak długi to jest proces, organizacja takiego przedsięwzięcia? Ja powiem, że jutro pewnie troszkę odeśpimy, ale pewnie gdzieś tam od poniedziałku, wtorku będziemy podsumowywać sobie, co poprawić, co lepszyć. Na pewno są rzeczy, które możemy to wykonać lepiej i zaczniemy się przygotowywać do kolejnej edycji, a dodam, że maraton październikowy już jest w toku organizacyjnym. Także pewnie we wtorek, w środę zaczniemy się przygotowywać do kolejnej edycji. Data już poznańskiego maratonu jest znana. Zdaje się, że 15 października to jest data poznańskiego maratonu, który odbędzie się w tym roku. Mówimy o tych przygotowaniach. Jak duży sztab ludzi na to pracuje? Bo my dzisiaj widzimy efekt tego wydarzenia, ale to nie jest przecież indywidualna praca. No, tak, na co dzień to jest 5 fantastycznych osób, 5 pracowników bezpośrednio zaangażowanych, pracowników POSIR-u, którym serdecznie gratuluję. To ja tylko staram się im nie przeszkadzać i zarządzać ich czasem pracy. I robią to fantastycznie. Przy tej okazji bardzo im dziękuję. A czym bliżej impreza, sama impreza, to praktycznie pół naszej firmy, nawet więcej osób tutaj staje tego dnia, ale już znacznie wcześniej zaangażowanych. Oraz kilkaset osób, którzy z nami współpracują, czy to policja, straż miejska, wojsko, służby medyczne, wolontariusze i pewnie wiele, wiele innych instytucji, firm, których teraz przy tym zmęczeniu nie wymienię. Jest tutaj kilkaset osób, którym serdecznie dziękuję za pomoc, bo bez nich to się nie odbędzie. Rozpocząłem dzisiejszą transmisję od takich słów, że niebo wczoraj nad Poznaniem płakało. Ta pogoda, która wczoraj była, która była dzisiaj także rano, ten deszcz lekko padający, on budził pewien niepokój? Czy raczej powiem tak, patrzyliśmy na wszelkie prognozy, miało nie padać, zaczęło padać troszeczkę. Ale o godzinie 10 było już bez deszczu, bardzo dobra pogoda, rozmawialiśmy z zawodnikami elity, mówią, że naprawdę świetnie, najważniejsze dla nich nie wiało. To jest rzecz, którą dla nich jest bardzo, bardzo istotna. Tak pytamy też tutaj pozostałych prawie 8 tysięcy osób, gdzieś tutaj pojedynczo mówią, że naprawdę świetne warunki. No wczoraj było wymagająco, a były biegi dzieci, naprawdę te maluchy w takich troszkę bardziej wymagających warunkach biegały, a to będą pewnie przyszli uczestnicy imprez sportowych. Podsumowując, pogoda wydaje się być bardzo, bardzo dobra do biegania. Wspomniał pan o tym, że już pewien ten maraton jest na horyzoncie, kolejna edycja poznańskiego maratonu. Prestiż tego maratonu wzrośnie w związku z tym, że to będą także Mistrzostwa Polski, że tutaj zostaną rozdane medale w krajowej elicie? Myślę, że tak, że to oczywiście ci najbardziej czołowi zawodnicy, którzy będą walczyć o tytuł Mistrzyni Polski, Mistrza Polski, no wybierają Poznań, to jest naturalne, ale wielu tych amatorów, których dla najważniejsze jest ukończenie, no będą uczestnikami Mistrzostw Polski, to na pewno podnosi nam prestiż. I przypuszczamy, że też wpłynie pozytywnie na większą frekwencję, tak, bo wszyscy w październiku być może w jakiejś większej grupie zameldują się w Poznaniu, naszym maratonie. Jakieś nowinki szykujecie? Coś, co może się zmienić? W jaką stronę ewoluował będzie poznański maraton? Niestety teraz jeszcze tego nie mogę zdradzić. Coś chodzi nam po głowach, analizujemy, szukamy zawsze jakichś rozwiązań, jakichś nowości, podpatrujemy lepszych. Jutro będziemy na pewno oglądać Boston Marathon, najstarszy maraton na świecie. Zobaczymy w przekazie, co tam fajnego mają. Także sukcesywnie będziemy być może jakieś nowości, będziemy o nich informować. Staramy się poprawiać. Boston Marathon, czyli pierwszy komercyjny maraton w historii tego dystansu, z wyłączeniem oczywiście Igrzysk Olimpijskich z 1896 roku w Atenach. Patrząc na kolejne miesiące, patrząc na to, jak to wygląda, widzi pan wracającą tendencję do tego, że ludzie coraz chętniej chcą biegać. Oczywiście te frekwencje wcześniej były wyższe, potem przerwała je trochę pandemia. Jest szansa, że wróci to do tego stanu, który mieliśmy, powiedzmy, dekadę temu?
Myślę, że tak. No, trzy tygodnie temu był, trzy tygodnie temu był warszawski półmaraton, 10 tysięcy osób na mecie, my blisko 8 tysięcy. Ale chcę podkreślić, nie jest najważniejsze, nie wiem, jakaś szaleńcza pogoń za tymi frekwencjami, bo to jest też niebezpieczne, tak? Ale nas cieszy to, że wielu zawodniczek, zawodników chce startować w imprezach sportowych, chce się ruszać, ma jakiś cel, bo to jest najważniejsze. Ale myślę, że te frekwencje to pokazuje. No, po pandemii trzeciej półmaraton w Poznaniu wzrosł mniej więcej o te 15-20%. I zapewne przyszły rok będzie, przypuszczamy, jeszcze bardziej, jeśli chodzi o frekwencje, większe. Ale my będziemy zawsze podkreślać, nie jest najważniejsza jakaś pogoń za tą ilością zawodników, bo to nie jest cel tego, co robimy. Mieć cel. To jest, myślę, takie clue tego, o czym rozmawiamy. Ważne, żeby mieć cel i te cele na pewno ci, którzy dzisiaj na metę wpadli, także sobie wyznaczają kolejne. Dyrektor poznańskiego półmaratonu Łukasz Miadziołko, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Za wizytę u nas. Powoli kończy się transmisja poznańskiego, 15. poznańskiego półmaratonu. W imieniu całej ekipy telewizji WTK bardzo dziękuję. W imieniu ekipy realizatorskiej, ale także pracującego na trasie Kuby Wielińskiego, naszego reportera Pawła Jonika, komentują tutaj w studiu Janusza Rozuma, Karoliny Nadolskiej. Bardzo serdecznie dziękuję. Sebastian Kierzek, kłaniam się i do zobaczenia na biegowych ścieżkach.